Proszę Państwa, otwieram 40. sesję Rady Gminy Panów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13. To stanowi wyznaczone kworum, aby nasze obrady były prawomocne. Na dzisiejszą sesję zaproponowano następujący porządek obrad. Punkt pierwszy. Prawdzie i stwierdzenie prawa obrady i sesji tu uczyniłem. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 39. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty. Informacja Komitetu Gminy z działalności między sesjami. Punkt piąty. Zapytania mieszkańców. Punkt szósty. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał. 6.1. W sprawie założenia zgody na nabyć nieruchomości. 6.2. W sprawie zmiany uchwały nr 38.305.2014. Rady Gminy Panki z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat. 6.3. W sprawie ustalenia na terenie Gminy Panki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zadających powyżej 40% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejsc sprzedaży. 6.4. W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zdrowego zaopatrzenia w wodę na okres ode dnia 4 sierpnia 2014 do dnia 3 sierpnia 2015. 6.5. W sprawie dopłaty do trzech taryfowych grup odbiorców usług. 6.6. W sprawie nadania imienia sali medycznej w Pankach. 6.7. W sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015. 6.8. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2013. 6.9. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2013. 6.10. W sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawy na 2013 rok. 6.11. W sprawie absolutorium dla Gminy Gminy za rok 2013. Punkt 7. Interpelacja radnych i wolne wnioski. Punkt 8. Sprawy różne i 9. Punkt zakończenie 40. sesji Rady Gminy Panów. Proszę Państwa, kto ma jakieś uwagi, propozycje? Panie Przewodniczący, chciałbym prosić o wprowadzenie kolejnej uchwały, która nie była przyjęta w porządku obrad. Byłaby to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Panów na lata 2014-2026. W którym miejscu, czy zaraz po budżecie? Po budżecie. Po budżecie. Czyli byłoby to 6.8. 6.8. Prognoza. I na te punkty o jeden więcej. Czy jeszcze ktoś ma jakieś propozycje, uwagi, zaproponowania w porządku obrad? Nie widzę, proponuję przegłosować. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad wraz z rozszerzeniem go przez wójta gminy? Proszę o umieszczenie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciwny. Nie widzę. Stwierdzam, że zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianą złożoną przez wójta gminy został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad 39. sesji Rady Gminy Panów. Proszę Państwa, jest już od pewnego czasu w internecie. Każdy miał możliwość zapoznania się, żadnych uwag nie zgłaszał. Dlatego proponuję przyjąć go bez czytania. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem protokołu z obrad 39. sesji Rady Gminy Panów bez czytania? Proszę o umieszczenie. Dziękuję. Nie widzę, kto jest przeciwny. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła bez czytania protokół obrad 39. sesji Rady Gminy Panów. Punkt czwarty. Informacja i tak gminy działalności między sesjami. Panie Przewodniczący.
sesji, bo to się takie rzeczy. Wczoraj mieliśmy drugi przetarg na odbiór zagospodarowania odpadów w gminie Pampki i ten przetarg po raz drugi został unieważniony. Z tego tylko powodu, że nie wiadomo dlaczego firmom nawet tak wysokie koszty, że ceny podali niemalże 100% wyższe, przekracza to nasz budżet założony i no w drugim jakby rozstrzygnięciu te ceny były niższe, ale jeszcze ciągle ponad nasz budżet. Liczymy na to, że w trzecim rozdaniu już osiągniemy jakąś taką właściwą cenę. No nie wiem, co spowodowało tak wzrost. Twierdzą wszyscy, że dopłacają. No, nie wiem, jak to się dzieje, ale dopłacają tutaj najbardziej ekspansywną taką firmą. Są firmy braci Strach, gdzie przyszło pismo od marszałka, że dostali statut, uzyskali statut regionalnej instalacji. Coś jak Sąbczyna jest, to teraz w Kołowiskach mają swoją. Jak to będzie dalej się toczyć, no, walka będzie niełatwa, ale program nie będą świeci. Zobaczmy do przetargu, dalej sprzedaż taką przetargę. Mamy już rozstrzygnięty konkurs na misję obligacji dla gminy. Tutaj firma się jedynie zgłosiła w Bank PKO. Wkrótce będziemy podpisywać umowę. Trwają prace ciągle na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w centrum Pany. Widać bowiem o tym, jak prace postępują. Prawdopodobnie tak już informacja zapowiada, że przed terminem się robi. I to chyba wierzę, że tak nastąpi. Także tutaj na bez problemu będzie ta budowa, jakoś nie musimy się martwić o wykonawstwo. Ostatnio otrzymaliśmy w formie bezpłatnego przekazania z Komendy Wojewódzkiej Policji dwa samochody dla naszej gminy. Jeden to jest Renault Kangoo i drugi też od Partner. Są to młode roczniki 2005, około w bardzo dobrym stanie. Drugi Kangoo nam szykuje. Także park już taki samochodowy mamy w tej chwili bogato wyposażony, że ludzie są bardziej dyspozycyjni. Przykładamy się do sprzedaży naszego wieloletniego żuka, który już jakby wysłużył się w tej gminie i zapamiętają ludzie ten obraz przejeżdżającego takiego już zabytku. Także tutaj no, szczególne podziękowanie no, dla komendy już składali w województwie, bo naprawdę spadły na miarę. Tak już krótko mówiąc, naprawdę się przydadzą, a to darmo, to wszystko cieszy. Piknik rodzinny u Święcicka zakończony również wielkim sukcesem 1 czerwca. Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Dziękuję tym, którzy pomogli w organizacji. Firma Maspol dała jak zwykle namioty, całe wyposażenie. Pani dyrektor biblioteki Ania Walas przyczyniła się do organizacji takiego naszego jakby występu. I Stowarzyszenie Pamki 2011, które jak zwykle nie zawiodło przy organizacji, wspólnie z częścią pracowników gminy. Także wydarzenie jest naprawdę już coraz większego formatu, a przy takich uczestnictwie tylu ludzi, dobrych ludzi, którzy chcą pomagać, to niestety wszyscy, każdego działalność jest charytatywna i to trzeba uszanować, że każdy poświęca swój czas, często telefon, samochód, żeby pomóc w organizacji. Także tutaj chylę czoła każdemu, kto pomógł, bo naprawdę pomoc była nieoceniona. 6 czerwca odbył się szósty dzień samorządu terytorialnego w województwie śląskim. W Czerwionce Leszczynie, gdzie rozmawialiśmy na temat zarządzania energią w gminach. Ostatnio bardzo modne jest i my też będziemy do tego zmierzać, żeby z Tauronem jakby zawrzeć taką współpracę pomagającą nam zarządzać energią, bo jak się okazuje, ludzie dzisiaj są tak wyspecjalizowani w pewnych kombinacjach, zwłaszcza z energią elektryczną. Mamy przykłady, gdzie gdzieś tam w szkole na Śląsku, w Woźnej, w soboty to wykorzystał. No był tak zwany, że podjeżdżał i tam warsztat samochodowy prowadził, bo prąd, bo woda, mylnie, wszystko.
Jak później wyczuli, to okazało się, że ludzie nie każdy by się upilnuje, ale tutaj no, jakby każdą złotówkę, każdy samorząd zaczyna liczyć. Problem jest bardzo trudny. Wszystko są ogromne koszty, dlatego wszyscy już jakby jednym głosem mówimy, żeby stworzyć narzędzia do zarządzania jakiegoś normalnego tą energią. I z tego się cieszymy, że to idzie w dobrym kierunku. Mamy szansę na dotację w wysokości 71 tysięcy z ministerstwa na wyposażenie serwerowni w szkołach. Już dostaliśmy takie pismo, że jesteśmy niemalże zakwalifikowani do tej kwoty, jeżeli pieniędzy starczy, to wyposażymy nasze szkoły. Bo już odbywają się tutaj rozmowy z mieszkańcami na terenie całej gminy z firmą Protonet na temat już szybko wchodzącego do naszej gminy internetu szerokopasmowego. Już tam, gdzie inne gminy to mają, bardzo chwalą sobie jakość i szybkość przesyłu tego internetu. No tutaj już też w parkach się odbyło, także myślę, że nawet przy naszym tam udziale takiego doposażenia w szkołach, plus ten internet, już z komunikacją nie będziemy mieli żadnego problemu. Również odbywają się od pewnego czasu, tutaj też chcę zaprosić, bo 13 to jutro znowu się tutaj będzie w tym budynku odbywać spotkanie na temat warsztatów trasy zdrowia pozytywnej. Ponieważ zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania, że możemy po lesie, to wybrana jest taka ścieżka odpadek od Zwierzyńskiej w stronę Zwierzyńca III, później tam powrót lasem. Dofinansowanie polega na tym, że będziemy mogli taką ścieżkę stworzyć z pewnymi urządzeniami, ławki, jakieś urządzenia do ćwiczeń, wszystko sponsoruje PZU. Ale tu jest kwestia tego, że potrzebne są te warsztaty, potrzebne jest, oni chcą wyczuć jakieś zainteresowanie społeczeństwa, czy powstaną jakieś sekcje typu nogi walking, sekcje biegaczy, żeby naprawdę było komu to zrobić, bo żeby to nie była pusta inwestycja, że my po lesie ustawiamy urządzenia, zainwestujemy, a tam jakby, no nie wiem, może przypadkowy grzybiarz sobie tylko przysiądzie i czy ktoś tam jakiś przypadkowy piekł. Chodzi o tutaj takie generalnie w całym kraju chyba o zaktywizowanie społeczeństwa do ruchu, do sportu, bo zdrowie jest najważniejsze. Po prostu trzeba zorganizować radnych i sołtysów, żeby przyszli. Żeby biegali i żeby na to no. Trzeba dać przykład po prostu, nie? I będziemy to... Akurat byłem na tym jednym spotkaniu. Ja się na tym śmieję, to... 7 maja odbyło się uroczystość Nowego imienia Jana Pawła II w szkole w Konieczkach. Był obecny arcybiskup tutaj też podziękowania dla wszystkich, którzy udzielili się w tej uroczystości. Dwa tygodnie wcześniej. Wybory do parlamentu odbyły się również w naszej gminie. Bez żadnych decydentów, świetnie przygotowane przez również nasze pracownicy gminy. Mamy pewne kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągu w miejscowości Konieczki. To jest kłopot związany z tym, że powiatowy zarząd wydał nam negatywną ocenę na budowę tego wodociągu i musimy teraz przeprojektować. Zainteresowany był mieszkaniec, który tam dziecko ma niepełnosprawne, no, który już od 15 lat jakby walczył o wodociąg. Była szansa, że tą nitkę stworzymy, no jakoś uparł się, czyjś upór taki, można powiedzieć, połączony ze złośliwością. Tutaj nam krzyżuje plany i... Już mówiłem wcześniej, że jeżeli wniosek obowiązki dyrektora będzie stawiał opory, ja jestem zgodny, żeby przez moje pole ten wodociąg przeprowadzić. I nie mam nic przeciwko temu. Tak, no, tak, tak, ja te działki wzdłuż... Ale później już będzie łatwiej już. Już w prawie zagospodarowania ma być przekształcony na tereny budowlane i można by to już sobie uzbroić. No. O kilka miesięcy nam się znowu przeciągnie, to wszystko trzeba to przeprojektować, no, że tak powiem, na złośliwość. Może zarząd zmienić ten powiatowy. No, miał być już przetarg na konkurs na... Nie ma konkursu wyższego?
No jest... Starosta jest, ale starosta się przychylił po prostu. Ja się przychylił jakby już jednym głosem. Zmieni zarząd. Otrzymaliśmy pismo od starosty, żeby już ogólnie się wyskoczyło. Pozytywnie został oceniony nasz wniosek na fundusze norweskie. Tutaj pani Teresa Domagała jest sprawczynią tego dobrego wniosku i pewnie, że nam to tak pozytywnie zostało przyjęte. Czekamy teraz, żeby zakwalifikować się w liście rankingowej. To jest duży projekt na taką modernizację naszych budynków, które jeszcze nie zostały zmodernizowane, plus instalacje fotowoltaiczne na naszych budynkach użyteczności publicznej. Także jeśli nam się to uda, no to mamy naprawdę do przodu. Tutaj jesteśmy z ekologią i z takimi działaniami. Przyszło ostatnio pismo z nadzoru budowlanego z Katowic w sprawie naszego odwołania na demontaż tej bramy tutaj na stadionie sportowym. No, my jesteśmy w dobrym miejscu, oprócz wojewódzkim inspektora nadzoru całkowicie uchylił decyzję wojewódzkiego wojewódzkiego nadzoru, który nakazał nam rozbiórkę tej bramy. No, wskazują, że nie było żadnego naruszenia prawa budowlanego, ani niczego bezpieczeństwa, ani zdrowia. Decyzja jest, że tak powiem, już nie ma prawa do odwołania, jest ostateczna i już te ramy spokojnie sobie mogą stać. Także tutaj no, działania, jak widzicie, zostały otwarte przez nas. Wczoraj bodajże otrzymaliśmy aneks już do Urzędu Marszałkowskich w sprawie budowy chodnika i zakupki autobusowej. Także ten etap zaprojektowania już i wszelkich pozwoleń mamy za sobą. Teraz będziemy rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim o jak najszybszej realizacji. Chodzi o chodnik przy ulicy Tysiąclecia od CPN-u do szkoły i tutaj zakupkę autobusową w wiadomym naszym miejscu, w samym centrum. Dziękuję bardzo. Panie Radny, chciałbym zapytać, jak to ostatnio moglibyśmy ten egzamin ma pozytywne wiadomości, bo nie musimy się tego utrzymywać, żeby to się stało tradycją, a nie chwilowym jakimś tylko wysłowym, ale widać jest, że sprawy prowadzi sprawnie i wszystko to może do dobrego zakończenia. Czy są jakieś pytania? No, i ta chciałem je zapytać. Panie wójcie, czy jest możliwość u nas, w naszej gminie, coś z tym azbestem zrobić, z eternitem? Jest projekt, tak, no są jest, takie, są ja gminy. Już tak rozmawiałem, żebyśmy mieli większą grupę chętnych, wtedy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska można uzyskać dofinansowanie. Ale to musi być duża grupa chętnych, bo dotychczas osoby, które przyszły, no to zrobiły tak, że z giełdy ten termin leży na kupce. Takiego czegoś nie finansuje, bo to trzeba zgłosić, kiedy jest na dachu. Firma przychodzi, demontuje, jest do tego doinwestowanie. I myślę, wyprzedzając pewne fakty, później tracą możliwość uzyskania tego finansowania. My mamy studium wykonane na temat, ile mamy eternitów w gminie, tylko powiem szczerze, że ludzie niechętnie do tego podchodzą, bo tutaj potrzebny jest jakby wykład własny. No bo to ludzie mają ludzie na następne pokrycie. Tak, bo, powiem tak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jedynie jest w stanie pokryć demontaż wojewódzkich obowiązków. Grosz nie da na nowe i utylizację. Nie da na nowe pokrycie. Tutaj no niestety ludzie wiem, jaka jest sytuacja ekonomiczna i niechętnie zgłaszają się w tej chwili, żeby przystępować do tego działania, no co zrzuć i z czym zostanie. Zgodę dalej, to nie? Ale jeśli już jest demontowany właśnie ten lepiej, to co dalej? No nie, no to muszę sama przyjrzeć. Nie, ale już jedynie, znaczy firma trzeba na to, trzeba do organizacji. Ale poza tym też nie wolno utylizować eterników po prostu. Oczywiście, to się zrealizowano. Ale na teren naszej gminy nie ma takiego programu, że firma przyjeżdża i zadawa, bo utylizuje. Nie ma. Trzeba po prostu zebrać więcej chętnych, żeby... Myślę, w program wchodzi. Bo w tej chwili indywidualnie nie można się na takie coś załatwiać, nie? Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu zapytania mieszkańców.
No, w tym punkcie może prosiłbym, jeśli pani ma coś. Tak. Ja myślę, że pani Teresa, czy pani pierwsza. Koszty w takich placówkach po dwóch tam i pół do trzech lat tam znikną po prostu zwyczajnie. No to jest super rozwiązanie. I teraz mamy taką możliwość, pojawił się taki program pod koniec kwietnia został ogłoszony, ponieważ jesteśmy jeszcze bardzo do tyłu, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z tych źródeł odnawialnych. A no, muszą się te proporcje zmienić. Raz ze względu na środowisko, dwa oszczędności. Pojawił się program taki dla osób indywidualnych. Poprosiłam pana wójta o taką możliwość spotkania, żeby jakby powiedzieć państwu, o co chodzi, bo moglibyśmy zrobić taki projekt w gminie dla mieszkańców tym razem, bo ten projekt, o którym mówimy wcześniej, norweski, był przeznaczony tylko dla samorządu, bo on jest bardzo korzystny, no ale mieszkańcy nie zawsze mogą, raczej rzadko mogą brać udział, tak? No bo to jest jakby inna rzecz. I teraz ten program wygląda następująco. Ja Państwu w skrócie powiem, o co chodzi. Jeżeli Wam się spodoba, no to z panem wójtem jakieś dalsze działania podejmiemy. Jest tak, 40% bezzwrotnej dopłaty kredytu, się nazywa prosument. Możliwość składania, dlatego no pan mój tutaj no, wyszedł naprzeciw bardzo mieszkańcom, bo indywidualnie oni nie mogą składać. Może złożyć gmina taki projekt. Czyli to jest suma wspólnych projektów, tak jak wiecie, czas jakiś temu było w kolektorach słonecznych, że niektóre gminy my napisaliśmy takich projektów trochę. Po prostu występowały wspólnie dla mieszkańców, robiły taki projekt zbiorczy. Więc tutaj jest no tak samo praktycznie. Jedynie zmienia się, znaczy z innych źródeł, bo to nie są fundusze unijne, tylko rządowe. I to będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
przeznaczyli generalnie do 2020 roku 600 milionów złotych na takie finansowanie indywidualnych takich elektrowni na i ale co ważne, ten pierwszy rzut, to jest pierwszy 100 milionów, idzie na 40% do bezzwrotnej dotacji, o tak, bezzwrotnej dotacji, później odcinają to i zostaje 20%, połowa. I teraz tak, jak wygląda to finansowanie w tej chwili, bo to jest taki nabór niekonkursowy, tylko w trybie ciągłym, dopóki są środki. 40% jest bezzwrotna dotacja, a 60% może być rozłożone na 15 lat, 1% oprocentowany wtedy jest kredyt, oprocentowany w skali rocznej. No, czyli tak naprawdę poniżej inflacji w zasadzie to oprocentowanie, bo tam też jest zapłata do tych odsetek. Więc mieszkaniec jakby nie finansuje tego w ogóle, 40% dostaje. Ja Państwu zaraz powiem, jakie to są kwoty, troszkę przeliczymy sobie parę takich instalacji, a 60% na 15 lat, słuchajcie, bardzo długo, to jakby gestia Państwa, Pana Wójta, no chyba na 15%, na 15 lat, przepraszam, to chyba nawet za długo, bo tam kwoty wychodzą do spłaty rzędu 80-100 złotych w skali miesiąca, tak, więc trzeba by to przyspieszyć, powiem tak, i pewnie tym mieszkańcom zapoczęło być krótszy okres, ale to nie wiem, skarbi Pan Wójt, na razie mówimy ogólnie o warunkach. No co jeszcze mogę powiedzieć? Podłączamy się do zakładu energetycznego. Prąd może być użyty na potrzeby własne, na produkcja oddana, sprzedana. W tych małych mikroinstalacjach do 40 kW mamy już ustawę od 11 września tamtego roku. Tak? Bo tych wielkich to jeszcze nie mam, to o tym nie mówimy, ale do 40 kW nie ma żadnego kłopotu, to są rozproszone źródła energii i można sobie to zrobić dla siebie, czy na sprzedaż produkować. No cóż jeszcze, instalacje są bardzo dobre. Wchodzimy jako ostatni kraj w Europie i w ogóle na świecie w ten jakby proces i tą technologię. One są dopracowane. Nie musi być tak jak w przypadku grzania ciepłej wody, światła intensywnego, bo później nie nagrzewa, nie nagrzewa żaden płyn, tutaj po prostu musi powstać impuls elektryczny, tak? Który jest przekazywany. Czyli musi być generalnie dzień. Oczywiście jak jest słońce, to nie jest większa, około 20% produkcja energii, ale nie tak, że to nie działa. Nie wiem też, co Państwo mogę powiedzieć, bo pewnie gdzieś tam już poczytaliście, coś słyszeliście. No, taka jest możliwość. Mieszkańców musiałoby w projekt wejść taki pilotażowy, ponieważ możemy złożyć wniosek mniej niż na 1 000 000 zł. Całość zadania. 400 tysięcy jest bezwzględne finansowanie, 600 tysięcy kredyt, tak? Jak się go już nie spłaciło. Więc albo gmina, załóżmy, sama wystartowałaby i wtedy minimum 30 osób musi być taką podjąć pilotażu średnio, czyli taki nieduży projekt pilotażowy, albo mogą być w partnerstwie, tylko to może być to jeszcze nie. No. Słuchajcie, możliwości są, bo pytanie tylko, co Państwo na to, tak? Ja już patrzę właśnie, co Państwu wielkości są przybliżone, ile to kosztuje tak naprawdę, poczekajcie. Więc tak, Narodowy Fundusz Energii założyli, że nie może przekroczyć kilowat, bo to liczymy na kilowaty, kilowat instalacji nie może przekroczyć 8 tysięcy. Będziecie mieli przetarg, to będzie taniej niż 8 tysięcy. W tych 8 tysiącach jest wszystko. Łącznie z zabezpieczeniami, przepięciami, historiami, jest wszystko. Nawet Pani jest tak napisane, że jeśli trzeba przygotować, bo to na dachach najczęściej ląduje, to nie są duże instalacje, że trzeba przygotować dach, to też w tym jakieś tam fajne roboty budowlane się znajdują. Ja sobie pozwoliłam policzyć takie szacunkowe koszty, bo dokładne koszty to tak naprawdę liczy inżynier, który się pojawia i tak jak to badał, czy jest miejsce, czy jest gdzie wstawić ten zbiornik. Co, ja tak tutaj patrzę na stronę świata, patrzę na Państwa potrzeby, zużycie w chwili obecnej i to, co byście chcieli ewentualnie podjąć. Jeśli ktoś korzysta, nie wiem, z kuchni gazowej, to będzie mu taniej sobie wziąć płytę inwestycyjną.
miał na prąd, no bo będzie miał prąd do rana, tak? Jeśli ktoś grzeje wodę w jakiś sposób, to ktoś mu będzie grzałkę włączyć i tak dalej, więc to trzeba przemyśleć. Zużycie, niech pan, ktoś z Państwa powie, bo to mam taki, taką sobie zrobiłam ciągawę, około, jakieś zużycie energii elektrycznej na miesiąc, zawsze koszt za prąd, jaki płacicie? Ile to jest? 50. A po sobie nie. Tak, średnio, czyli gdzieś tam między 100 a 200 złotych. To zakładam, że osoby, które mają gospodarstwo, mają działalność, coś to większe. Na pewno będą mieli rachunki tam kilkaset złotych, tak? Dobra, no bierzemy tą ilość taką między 100 a 200, ja już nie wnikam, ile tam będzie grzałek. 3 kW by się przydały. Liczyliśmy kilowat po 18, to Państwu możemy wyrównać. Oczywiście Państwo sobie u Pana Wójta będzie, czy w sekretariacie, zobaczycie. 3 kW to jest koszt instalacji całościowej 18 tysięcy. Bezwrotna dotacja 7200 i kredyt na 1% od 10800. Wychodzi, że Państwu się zwraca między 5 a 6 lat. Macie to za darmo ten prąd później. Biorąc pod uwagę, że sama gwarancja jest minimum 10 lat, tak, na instalację, a trwałość potwierdzona trwałość to jest 25 lat, no to jakby. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę tego, że jeszcze możecie sobie coś dołączyć, z czego teraz nie korzystacie. Jeszcze może powiem powierzchnię dachu przy tej wielkości instalacji, to jest niecałe 20 metrów kwadratowych, 19,80 metrów. No taki to jest program, więc jeżeli... Proszę? 5 na 4. Tak, 5 na 4. A jaka to jest waga tego? 18 kg waży jeden taki panel, 1,70 m. Nie, kilowat to są 4 panele. 4 panele, czyli na 3 kW to są 12 paneli. Tak? I to musi być koniecznie na lawu? Nie. Nie. Na elewacjach, jak na kopanie na zbicie, na kopanie, no tyle była pizza. Miejsce. Tyle było miejsce, nie północne. Także jeżeli Wam się podoba, to możemy zawsze pytać mieszkańcami, jeśli pytanie, jak wygląda sprzedaż tego tej energii, zakładowej energii, jak to wygląda technicznie i myśmy byli tak opowiadali ten prąd i płacili na niego. To jest drugie pytanie, że to będzie na placu, na ziemi, to jest budowla, podatne karty robi. To znaczy tak, pierwsze pytanie, mówi Pani, jak wygląda sprzedaż. My tak czy inaczej robimy zgłoszenie do zakładu energetycznego, bo to jest działalność koncesjonowana i zakład energetyczny musi wiedzieć, gdzie tam w sieci, bo coś poza tym. Państwo musicie dostać taki inteligentny licznik, który wylicza Wam to, co jest przed, czyli to, co jest zielone energii, to i później to, co jest za. Tak, to Państwo nic nie ruszacie, nie regulujecie, tam się nic nie w ogóle nie serwisuje, nie robi, nic, bo to tak jak licznik domu na chodzi. To zakład energetyczny ma obowiązek, wylądruje inny licznik po prostu i tyle. Więc ta sprzedaż się odbywa jakby automatycznie, albo Państwo wykorzystaliście wszystko, albo nie wykorzystaliście, jest to w rozliczeniu. Oni już nie są zdziwieni, no bo już jakby drugi rok powoli to do Polski wchodzi i takich przyłączy indywidualnych nie, ale przyłączy gminnych no już jest dużo zrobionych, takich jak Państwo mówicie za chwilę mieli tutaj na tarczy. Teraz jeżeli będzie z tym nie ma kłopotu, jeżeli chodzi o drugie pytanie, przepraszam jeszcze, to było pytanie dotyczące budowli. Znaczy, to nie jest budowla, ponieważ to jest, tutaj reguluje to prawo energetyczne i do 40 kW macie Państwo zwolnione z pozwolenia na budowę i z zgłoszenia nawet. To jest traktowane jak urządzenie typu
antena satelitarna, tak? Więc tutaj nie ma takiej potrzeby. Powyżej 40 kW i owszem, uzyskujemy już dla gmin pozwolenia na budowę, bo 11 września ubiegłego roku to się zmieniło, no i teraz musimy tę procedurę przejść. Ale dla Was nie ma takiego kłopotu, że sobie Państwo, zresztą jak widzicie, w ogródkach czasem też mają korektory na wodę, to nie ma tu podatku, nie ma, zresztą ta ustawa bardzo się długo zastanawiała w działalności gospodarczej, miały być różne obostrzenia, ale w sumie, żeby uprościć ten cały proces, no bo kto by teraz nagle zakładał działalność i cały cykl z tym związany i koszty, tak? Zostało to całkowicie uproszczone i zwolnione, więc tutaj ścieżka jest bardzo działalna i prosta. Tym bardziej, że nie musielibyście sami tego załatwiać, tylko no jednak obowiązek spoczywa na gminie, kto by tego nie zrobił, to my to możemy przyjąć, ale gmina musi złożyć wnioski, musi rozliczyć zadanie do momentu, w którym Państwo, no Państwo jakby też nie ponosicie takiej odpowiedzialności, prawda, więc bo to do momentu, w którym zostanie spłacone, no to Pan Bóg się martwi, tak? Dokładnie jak w przypadku kolektorów, tylko na wodę ciepłą dobrania wody ciepłej, tylko inny mechanizm finansowy. Tam inne uzyski, do czego innego wykorzystywane, a tutaj, no tutaj produkcja prądu to jest to wszechstronne takie, tak? No, Państwo jeszcze nie macie korektorów, nie wiem, tam będzie się chcieli mieć czy nie, ale to jest fajna rzecz. Te kolektory to są te fotowoltaiczne? Tak, to jest fotowoltaika. Dokładnie tak. Czyli produkcja prądu, jeszcze jedno takie pytanie, jesteśmy gminą rolniczą, wielu z nas dysponuje większym areałem gruntu, który by na to przeznaczył. Jakby to wyglądało, gdyby ktoś przeznaczył 30, 40, 50 arów powierzchni na założenie tego proszę Państwa, litość. Dwa panele jest mocno do 40 kW, a jest to taka mała elektrownia. Jest jeszcze jedna rzecz. Te dopłaty 40% mogą być inaczej. Oni finansują 40%, ale w jednostkowym takim dla Państwa gospodarstwie projekcie nie większym niż i tu pada kwota 100 tysięcy. Czyli tak licząc wprost, około 14-15 kW założyli, że ktoś może mieć takie zużycie w domu. To też nie jest, to jest dużo już, tak? Jak nam się zgłaszają przedsiębiorcy z niedużą firmą czy z gospodarstwem, no to akurat są takiej wielkości, więc nawet można zaopatrzyć całkiem fajnie funkcjonujące gospodarstwo albo taką nie za dużą firmę. No nie chcą w tej chwili dotować działalności gospodarczej, tak? No wiadomo, że 40 kW, no to no, kto to zużyje, no cóż by tam musiał mieć, prawda? Więc te 100 tysięcy tak nam mniej więcej oscyluje około 14-15 kW, zależy na ile tutaj na przetargu ta stawka będzie. Gdyby była maksymalna 8 tysięcy, no to powiedzmy 12 kW, ale to zjedzie tam niżej na 100%, 20-30 gdzieś tam procent taniej będzie, więc to jest wtedy 15, no może 16 kW, już nie będę liczył ten jeden. Ale te 40, gdyby ktoś chciał, no i owszem, tylko musiałby tą różnicę sobie zapłacić. Znaczy nie, no kredyt wziąć po prostu na całość już, tak? Bo nie będzie finansowany do tej kwoty. Tak to wygląda. Czyli to są takie instalacje, no domowe i trochę większe, tak? No bo, no nie wiem, jak płacę 20 rachunek, 230 zł, no to 5 kW, to mam aż bardzo dużo, a więcej już nie zużyję, no to będę to musiała tam robić, więc to nie jest mało, te kilkanaście. Tak to wygląda. Także jeżeli Państwo będziecie na tak, to będziemy w kontakcie z panem Kuchem, możemy odpowiedzieć na pytania, możemy zrobić spotkanie z mieszkańcami, powiedzieć i zobaczyć, jak to będzie w ogóle zainteresowanie tematem. No powinno być, bo to jest rzecz bardzo fajna, bardzo ciekawa, naprawdę bardzo fajna. Bezobsługowa, w ogóle bez kosztów jakichś tam. A czy tam są potrzebne baterie, czyli akumulatory? Proszę pana, powiem tak. No tak, ale tutaj zwykle jest pytanie o sens.
sensowność, ponieważ akumulatory podrażają nam koszt instalacji. Pytanie, czy jest sensowne, jeżeli ktoś mówi, że będzie korzystał całą noc z energii, dobra, nie montuje, ale jeżeli ktoś idzie tak jakby normalnym trybem, 22, 3 spać i chce jedną żarówkę gdzieś tam włączyć w nocy, bo przechodzić do kuchni czy do łazienki, no to o co mu pytać taki koszt? To lepiej sobie dołożyć kilowat więcej, prawda? Bo zakłada się, że koszt akumulatora, bo to są takie bardzo nowoczesne akumulatory, które mają żywotności 12 lat, tak? To są bardzo dobre, żelowe i inne zupełnie niż tak. Standardowa. A taki koszt to jest do kilowata, do których powiedzmy 6 tysięcy, trzeba dołożyć na maksymalnie 4, gdyby było 3. Czyli już panu wychodzi większy koszt, niższa stopa zwrotu. Powiem tak, tam gdzie nie ma takiej potrzeby, dlatego są te wywiady techniczne do projektowania instalacji, bo no każdy ma jakieś swoje potrzeby. Tam nie ma takiej potrzeby, że ktoś więcej korzysta jednak w nocy, wieczorem porowy, tak? To nie proponujemy, no bo po co, tak? Nie ma sensu podrażać. Lepiej, znaczy patrzymy zawsze tak, żeby się to Państwu jak najszybciej zbliżyło i koniec. Żeby to było już za darmo, żeby spłacić i mieć to z głowy, tak? I produkować sobie już na własne tam. No nawet słuchajcie, 1200 zł rocznie, no to na plus, mieć a nie mieć w skali paru lat, no to nam się robi na całkiem bardzo dużo. A tam się nie ma co psuć, ani nam się nie zalega, bo to tutaj jest taką własną pokrywę, wszystko z taką jakąś listotę zjeżdża. No naprawdę, bezsądkowa jest rzecz, bo gdyby się miało coś zepsuć, to tam odwołacie, patrzyliśmy, jak to się produkuje, to jest tak szczelnie zgrzewane, o tak, zgrzewane, także jeżeli tam jakiś obwód nie chodzi, to oni to już sprawdzają, czy wychodzi z produkcji i muszą wyrzucić cały ten nowy, bo to nie da rady. Gdyby coś szczeliło, że tak powiem, na miejscu Państwa, no to też to wyrzucą na 10 lat gwarancji, to w ogóle, wiecie, no to nie ma co. Ubezpieczenie, no to w trakcie projektu będzie razem, wspólne, a później no tak jak sobie ubezpieczacie samochód, dom, trzeba dołożyć po prostu kilkanaście złotych do ubezpieczenia. No i sobie to ubezpieczyć, bo nie wiem, nic się z tym nie dzieje. Badania są na takie kule gradowe, 5 cm średnicy, jest ok. No ale nie czym przyszła mi kula, no i tak by zerwało państwo to woda i koniec, trzeba ubezpieczyć zwyczajnie. Proszę bardzo. Roczne koszty serwisu. Nie ma serwisu. A po gwarancji? Ale trochę nie wiem co powiedzieć, bo tu nie ma serwisu. Po prostu macie Państwo podgląd, jakby produkcję energii, tak? Bo to się montuje gdzieś tam. I no to tak jakbyśmy trochę gniazda serwisowali albo coś. No to jest takie trwałe, proste urządzenie. Jeżeli jest w odpowiedniej jakości i mówię, nie strzeli żadna na przykład spódnicę, które jeżeli się kupi tanie bardzo, to one się rozszczelnią, się pokrzywią. A jak szczeli, no to trzeba cały jeden wymienić, ale wiecie, to tak jak w samochodzie, że jak coś ma wyjść, to wyjść od razu, albo w ogóle. Poza tym po to są te zabezpieczenia. Ale czasem po gwarancji nie ma. Dlatego trzeba wziąć urządzenia nie najtańsze chińskie, tylko ja nie mówię, bo Chińczycy robią też dobrą pracę też tych urządzeń. Ale w takim razie trzeba wziąć troszkę, bo tam oni mają, zresztą tutaj sobie życzą certyfikaty. Nawet na ten klej, który zakleja tam te łącza, jest 25 lat, oni mają taki certyfikat na 25 lat gwarancji. To nie strzela. Nie oszukujmy się, firmy niemieckie, amerykańskie produkują wszystko w Chinach, w kolei. Nie. Swoim drogiem podpisują. Nie zgadzam się z panem. W ubiegłym tygodniu byliśmy na produkcji, na producentów, których jeżeli w ogóle będziemy tutaj brali udział w jakichś przetargach, czy jakaś firma z tą wersję. Byliśmy w Szwajcarii i mamy urządzenia szwajcarskie produkowane w Szwajcarii i Niemczech. Absolutnie się nie zgadzam. Poza tym Chińczycy nie jest to już tak, dlatego że Chińczycy mają tak ogromny rynek, że praktycznie się nie wyrabiają, żeby coś wysyłać.
a po trzecie jeszcze dostali bardzo duże cła na chorobę i nie opłaca się sprowadzać ich urządzeń teraz i produkcja w Europie kwitnie, tak? My mamy centrum, 25 lat produkuje urządzenia, cały czas działają i szwajcarskiego po prostu. To jest produkuje Szwajcarii, na Węgrzech, w Niemczech, w Europie i normalnie tam nie ma tam nic chińskiego poza krzemem, ale wszędzie po prostu musimy się wykraczać z Chiną, bo oni dobywają. Proszę powiedzieć jedną sprawę. Czy to urządzenie produkujące energię jest podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej w domu? Tak. Tak. Zalicznie. Czyli jeśli jest pobór mocy mniejszy w domu niż produkuje, to jest... Oddaje. Oddaje do siebie. Oddaje, tak. A jeżeli jest pobór większy w domu, to można pobrać siebie. Zakładam taką hipotetyczną sytuację. Jest wakacje, jedziemy na urlop. Urządzenie oczywiście pracuje, poboru mocy nie ma, jest sprzedaż. Dostaję fakturę. Jak mam się potem rozliczyć? Czy to jest mój dochód, przychód, czy... Nie, dlatego zwolniono właśnie z... Jest ustalona stała kwota za 1 kW. Koniec. Nie jest pan, gdyby pan był firmą, to pan się musi rozliczyć. Ale dlatego nie mieszamy to firm i też nawet nie można, dlatego te ograniczenia. I faktury będą jasne, czytelne, tutaj nie specjalnie się pan nawet musi rozliczać, czyli wejdzie to pan na plus, jakby jak pan nie korzysta. I czyli to jest 20 lat. Nadliczy jako nadpłatę niejako. Dokładnie tak. Wejdzie pan to wszystko. Zima i korzysta. Albo nie. Tutaj ma plus, jakby zimno, nie ma nic do rzeczy, bo jest specjalne słońce, tak? Tutaj nie musi się nic grzać. Niech mi jeszcze pani powie jedną sprawę, bo wiem, że opłata za energię uzyskaną z tych ekologicznych źródeł, jej cena jest dosyć znacząco wyższa. Wyższa od czego? Od kosztów czy sprzedaży energetycznej węglowej. To znaczy została ustalona, ta ustawa też ustaliła kwotę na 80% kosztów, to co Państwo możecie dostać za 1 kW, to jest 80% kosztów energii elektrycznej za ubiegły rok, 80%. Wszyscy się spodziewali, że tak, nie będzie z przodu dopłat, czyli tych 40%, nie będzie, bo tak było w Niemczech, nie będzie kolejnych kredytów. Ale za to by oni mieli dopłaty. Oni sobie sami brali kredyt, spłacali go, a pani Merkel im tam płaciła za różne tam złoty coś, tak? U nas robiono inaczej, ponieważ no jakby trochę nie bardzo jest konwersja do dopłaty, a gdy duża tura funduszy unijnych, więc stwierdzili, że dadzą dopłatę z przodu, która jakby no wyrównuje to co miało być. Natomiast koszt energii. I to nie jest nawet, to nie jest 100% tego, co Państwo udzielonej płacicie, tylko 80% naszych kosztów. Czyli to, co Pan dostanie z powrotem, to jest 80%. Czyli ktoś uznał, że to jest najtaniej to wybudowana energia? Jest stanie produkowana, urządzenia są coraz tańsze. No i jeżeli się przyjmuje, że jeżeli ta stopa zwrotu jest 5-6 lat maksymalnie, to jest bardzo dobra inwestycja, tak? No bo tutaj jest 6 lat. No. Dobra inwestycja to jest stopa zwrotu średnia. O, wie pan, no pewnie tak. I powiem więcej, można by ją uzyskać, tylko lepiej, żeby Państwu te urządzenia nie podpadały tam za te 3 lata, tak? No lepiej, żeby one tam te 25 lat funkcjonowały, jak widzisz taką firmę, która tyle lat nie. Ale to nie mówię o no to wszystko jest kosztem tak naprawdę. Jak widzisz pan tak, to nie wiem, wszystko jest kosztem urządzenia i kosztem tej dotacji. Te 40% to jest dobra stawka, dlatego że napisaliśmy parę projektów dla firm w ubiegłym roku i oni mieli 50% tylko, także no tutaj wiecie, no, 20% jak się to zmieni, to będzie trochę tak już skąpo, powiem tak, no ale na razie jest powiem, jeśli chcecie, myślcie Państwo, z Panem Wójtem będziemy wypowiadać, a to będzie w nieustannym, więc gdyby były jakieś pytania, proszę dzwonić, ale Pan Wójt ma telefon, możecie pytać. Proszę? Albo na internecie.
A to pani to mówi, co nie oczywiście. Musimy to czytać, jak to funkcjonuje. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Nazywam się Ewa Zielińska, jestem specjalistą z Polski, dużo powiatowym obiecie restrukturyzacji organizacji rolnictwa i chciałam Państwu przybliżyć troszeczkę projekt programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację tego programu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i krajowych środków publicznych przeznaczono ponad 13 miliarda euro. W ramach programu 2020 wdrażanych będzie 14 działań i tutaj Państwu przytoczę te działania. Transfer wiedzy i działalność informacyjna, instytucji doradczo zarządzania gospodarstwem rolnym i zakresu zastęp, systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, inne środki trwałe, przywracanie do komisji rolnej, zniszczonego w wyniku klęski żołobów i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych, rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, podstawowe usługi odnowa miejscowości na obszarach wiejskich, inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, tworzenie grup i organizacji producentów, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, współpraca i LIDER. Aktualnie, że tak powiem, jest pan nabór w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na takie działania jak ułatwianie startu młodym rolnikom. Taką alternatywą dla tego działania w nowym programie będzie pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Jest to działanie realizowane w ramach priorytetu 6. Przeznaczone tutaj będzie budżet tego działania, to będzie około 585 milionów euro. Dla kogo jest przeznaczone to wsparcie? Przeznaczone jest wsparcie dla osoby, która rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący tym gospodarstwem. I wsparcie dotyczy rozwoju przejętego gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych produktów rolnych, jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży tych produktów. Osoba, która może ubiegać się w tym programie o pieniążki, jest to osoba, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli tutaj najprawdopodobniej będzie wymagane wykształcenie rolnicze. Jeżeli takiego wykształcenia osoba nie będzie posiadała, no to odpowiedni staż w rolnictwie. Staż w rolnictwie wiąże się oczywiście z opłacaniem składek KRUS jako domownik, ewentualnie no w tym momencie jest to tak, że też jest honorowana, jeżeli taka młoda osoba pracowała na pewno umowę o pracę, jeżeli pracowała w jakimś gospodarstwie rolnym, to też jest to zaliczane jako staż w rolnictwie. Osoba, która po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej jako kierujący gospodarstwem, ewentualnie prowadzi gospodarstwo rolne, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku na młodego rolnika. Aktualnie w tym naborze, który teraz trwa, jest to okres 15 miesięcy, czyli w nowym roku będzie to, ten okres będzie o 3 miesiące skrócony. Beneficjentem może być osoba, która osobiście prowadzi gospodarstwo, czyli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa. Na własny rachunek i we własnym imieniu ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 10 tysięcy euro i nie większa niż 100 tysięcy euro. Wielkość gospodarstwa równa co najmniej średniej krajowej, która obecnie wynosi 10,42 hektara, a w województwach o średniej niższej niż krajowa średniej województwa, czyli 7,24 i nie większa niż 300 hektarów. Przynajmniej 70% minimalnej wielkości tego gospodarstwa stanowi własność beneficjenta lub dzierżawa zasobu własności rolnej i Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o młodego rolnika, brak możliwości wsparcia gospodarstw, który głównym kierunkiem produkcji będzie w drobiu, z wyjątkiem produkcji ekologicznej, prowadzenie plantacji roślinnych,
rodzin wieloletnich na cele energetyczne oraz wprowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Na pewno, jeżeli będziemy mieć ustawę, będziemy mieć rozporządzenia, będą te po prostu kierunki tych działów specjalnych produkcji rolnej wymienione. Kryteria wyboru będą uwzględniać sytuację agrarną w regionach, czyli inaczej mówiąc wielkość gospodarstwa, sytuację społeczną w regionie, poziom wykształcenia wnioskodawców, rodzaj planowanej produkcji czy działalności, różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem i kompleksowość biznesplanu. Pomoc jest to premia, która będzie wypłacana tak jak gdyby w dwóch ratach. Premia 100 tysięcy złotych wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80%, natomiast druga rata w wysokości 20% będzie wypłacana w momencie, kiedy po odpowiednich kontrolach będzie sprawdzone, że ten biznesplan przedłożony jest dobrze realizowany i w tym momencie będzie wypłata tych pozostałych 20%. Następnym programem takim, który praktycznie jest można powiedzieć też alternatywą, to aktualnie jest to program płatności rozośrodowiskowe. Natomiast w nowym PROW-ie będą to tak jak gdyby jest to rozdzielone na dwa działania. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i działanie rolnictwo ekologiczne. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne to tutaj będziemy wyróżnić dwa poddziałania. Płatność w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych i wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie. I dzięki, to znaczy te poddziałania będą jeszcze w sobie zawierały pakiety. Pierwsze poddziałanie będzie realizowane za pomocą 5 pakietów. Rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód, zachowanie sadów tradycyjnych, odmian drzew owocowych, cenne siedliska zagrożonych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 i cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. Natomiast to drugie poddziałanie to zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie i następny pakiet, tak samo zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych, ale zwierząt w rolnictwie. Tutaj też zobowiązanie będzie zaciągane na okres 5 lat. Warunkami kwalifikowalności to jest gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o powierzchni użytku rolnym nie mniejszej niż hektar. Zasady łączenia pakietów i działań. Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów i różnych działań na tej samej powierzchni, czyli do że tak powiem, do danej działeczki rolnej będzie przypisany jeden pakiet. Nie ma takiej możliwości, żeby były na przykład dwa pakiety na działeczkę. W przypadku łączenia pakietów obowiązuje limit powierzchniowy na gospodarstwo i rolnik może realizować w gospodarstwie zarówno działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, jak i działanie rolnictwo ekologiczne. Natomiast w przypadku rolnictwa, jeżeli ktoś realizuje działanie rolnictwa ekologiczne, no to nie może to działać w drugą stronę. Następnie takim programem, który praktycznie jest też nam dobrze znanym, to są płatności OMW. I tutaj praktycznie praktycznie można powiedzieć, że nic w tym zakresie się nie zmieniło, ponieważ beneficjentami są rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami. Płatność jest ryczałtowa, jednoroczna do hektara, czyli nie ma tutaj zaciągania, tak jak w przypadku PROW-u, czy 2.4, 2.6, 2.7, 2.13. W momencie, kiedy po raz pierwszy ktoś wnioskował o ONW, zaciągało mu się tak zwane zobowiązanie pięcioletnie. W momencie, kiedy po raz pierwszy pieniążki wpłynęły tej osobie na konto, no to od tej daty liczyliśmy 5 lat. Natomiast teraz są to zobowiązania roczne, nawet osoba, która po raz pierwszy wnioskuje o ONW, jest to tylko zobowiązanie liczone w skali danego roku. Warunki kwalifikowalności, czyli posiadanie gospodarstwa rolnego w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, działki rolne użytkowane jako użytki rolne, czyli ogólnie rzecz biorąc, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, co najmniej 1 hektar. Stawki praktycznie się nie zmieniły. U nas najbardziej interesuje nas na typ tej
rodzinne, czyli strefa pierwsza, strefa druga. Stawka w strefie pierwszej 179 zł, w drugiej 264, czyli praktycznie tutaj pozostaje to bez zmian. Natomiast płatności odwodu podlegają degresywności. I tutaj do 50 hektarów będzie będą te staweczki, wypłacane będzie 100% płatności. Od 50,01 do 100 hektarów będzie 50% płatności. No i do 150 hektarów 25% płatności. Do tej pory było tak, że płaciliśmy tak jak gdyby do 300 hektarów. Jeżeli gospodarstwo było powyżej 300 hektarów, niestety o daną płatność nie można się było stać. Alternatywą taką dla programu zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne będzie działanie inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. I tutaj wyróżniamy poddziałanie zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Beneficjentami mogą być rolnicy, właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, jednostki samorządu terytorialnego będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w zakresie kosztów założenia. I ogólnie rzecz biorąc będzie ten program wyglądał bardzo podobnie jak do tej pory, przynajmniej tak projekt zakłada, że będziemy tak jak gdyby, pomoc będzie wypłacana tak jak gdyby w trzech formach. Wsparcie na zalesienie, premie pielęgnacyjna i premia zalesieniowa. Wsparcie na zalesienie jest to płatność tak jak gdyby jednorazowa, z pierwszą decyzją. Premia pielęgnacyjna to jest płatność, która jest płacona przez 5 lat do momentu przekwalifikowania na las. Nie ma jeszcze tutaj tak dokładnie powiedziane, bo teraz wypłacamy piątą premię pielęgnacyjną w momencie, kiedy jest przekształcony dany grunt na las. Beneficjent danego działania przynosi nam decyzję starosty o przekwalifikowaniu gruntu rolnego na las i w tym momencie wypłacamy piątą premię pielęgnacyjną. I oczywiście premia zalesieniowa, która wypłacana będzie przez 12 lat. Aktualnie jest to na PROW 27213 zobowiązanie zaciągane na 15 lat. I trzecia premia wypłacana aktualnie rolnikom, którzy osiągają dochód z rolnictwa w stosunku do wszystkich dochodów, które osiągają minimum 25%. Tutaj takich dokładnych założeń jeszcze nie mamy. Minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi co najmniej 10 arów. Teraz mamy powiedziane, że minimalna ta powierzchnia jest 0,5 hektara. A czym się różni zalecenie od na przykład plantacji choiny? Jak chciał świerk na choinki i uczyć tak po obszarze. No wie pan, plantacja to z tego będzie pan miał jakieś korzyści. Później praktycznie no, plantacja to jest jakiś okres czasu, te choineczki dorastają do jakiegoś tam wieku. Pan to później wycina i sprzedaje. No takie jest założenie plantacji. I może pan nasadzić na sen. Natomiast jeżeli chodzi o zalesienie, no to tutaj jest taki proces, że zalesia pan przekształca pan później na las, no i to zostaje. I wchodzi to, że tak powiem, wchodzi to później, po 5 latach w momencie przekształcenia. Zastanowienie to tak jak gdyby pod nadzór lasu nadzorowany. Znaczy nie, to nie jest, bo własność jest nadal pana. Tylko, że jeżeli w momencie... O każdą wycinkę trzeba iść się... Tak, trzeba zgłaszać. Prosić o tak. Jest konkretny, bo jest różnie. Tymi lasami nadzorowanymi może władać sam samodzielnie starosta, natomiast może powierzyć władanie danemu nadleśnictwu. No, w zależności jak to jest rozwiązane, prawda? Także no, w większości przypadków jest to tak, że ta władza jest oddana nadleśnictwu. Piecze nad tymi lasami nadzorowanymi ma konkretny leśniczy, do niego się idzie, zgłasza się, przyjeżdża, pokazuje co można wyciągnąć. Leśniczego się nie ma. Bo on by wyciął wszystko. Tak wygląda pokrótce, że tak powiem, ten program zalesieniowy. Planowane w ogóle działania inwestycyjne, to tylko Państwu króciutko wymienię, to będzie działanie inwestycje w środki trwałe i tutaj jest poddziałanie pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych, czyli modernizacja gospodarstw rolnych.
To było działanie 7.5. Działanie 7.6 – przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych. I tutaj poddziałanie 7.6.2 – wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. I tutaj są inwestycje odtworzeniowe, bo jest jeszcze taki program 761 o praktycznie identycznej nazwie, inwestycje zapobiegawcze. I to dotyczy spółek wodnych, ale jest to tak zwany program delegowany i w tym momencie po prostu, że tak powiem, nie mamy aż tak bardzo szerokiej wiedzy na ten temat. Poddziałanie 772 – pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, pomoc na rozpoczęcie działalności rolniczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, restrukturyzacja małych gospodarstw, rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług rolniczych i płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, czyli tutaj to jest taka mini renta strukturalna, coś takiego. Także dosyć, że tak powiem, duży zakres jest do omawiania, także tutaj tylko Państwu, żeby nie zabierać czasu, wspomniałam, przyniosłam takie broszurki. Gdyby Państwo mieli jakieś dodatkowe, już konkretne pytania w stosunku do swoich gospodarstw, do jakichś tam decyzji, które chcecie podjąć, to można zawsze skontaktować się z naszym biurem, ewentualnie jesteście w pobudku. No, widzę własne. Tak. Także ja bardzo bym dziękowała za uwagę. Chyba, że macie jeszcze Państwo jakieś pytania. Jednej. Jeszcze są jakieś pytania, czy do pana? No chyba nie. My też chyba wszystko. Ja też mam coś do zrobienia. Oraz to my tu mamy Henka prawą rękę, to on wszystko wytłumaczy, ile on wszystko wymienia. Tak, wszystko. Witold Władny, jako jeden. Czy są jeszcze jakieś pytania tutaj? Mówię jeszcze, panie przewodniczący. Jeszcze chciałem uzupełnić o taką informację. Rozpoczynamy jakby montaż monitoringu na terenie tutaj Pany. Już mamy jedną kamerę zamontowaną. Chodzi nam głównie o to, że będzie za chwilę ten nowy teren zmodernizowany i będzie dużo tam ładnych nowych rzeczy, żeby jakby zapobiegać wandalizmu czy innego jakieś wyłudzenie, to po prostu będziemy sobie monitorować, bo dobrze wiemy, że różne rzeczy mogą się dziać. A jeszcze chciałem nawiązać, jakby powrócić na tę informację o techniku rodzinnego. Zapomniałem jeszcze. Chciałem tutaj na ręce pana radnego Maćka Furmanka podziękować wszystkim nauczycielom za piękną inscenizację bajki Rzewka. Tyle mi się wyszło na ręce radnego z programu podziękowania. Fajnie, to były bardzo dużo Państwa, wracamy do naszego porządku obrad. Jeszcze w tym punkcie na temat tego, co jakieś sprawy. Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwały. 6.1. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Kto będzie referował? Ja. Pani Mirek, proszę. W 2014 roku za zgodą Prezydium Okręgowego Zarządu Związków Działkowych Częstochowych z terenu miejscowych usług działkowych były wydzielone tereny pod lokalizację garaży. I jednym z warunków, gdzie osoby działkowe zgodziły się na organizację tych garaży na swoim terenie, było wykupienie od nich terenu, sporządzenie obrazu szacunkowego i wykupienie od nich terenu. Ponieważ to są pierwsze osoby chętne do przejęcia zagospodarowania tego terenu pod garażę, dlatego też musimy wystąpić do zarządu usług działkowych o sprzedaż tego gruntu. W związku z tym jest ta uchwała o wyrażenie zgody na nabycie tej działki pod organizację tych garaży. Czy odnośnie starych już... Nie, obrażeń jest powodowany szacunkowy, obrażeń zgody. Zarząd działkowy na tym temat nie rozumie. Nie, tylko cena się będzie dyskutowała o tym. Tak,
czy jest możliwe, żeby każdy właściciel garażu wykupił sobie grunt pod tym garażem? Na razie nie mamy w ogóle go nabytego i to potem wykupili, no to zobaczymy, bo na razie musimy nabyć, bo już będą podzielone boksy garażowe i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale nie ma jeszcze, po prostu nie ma informacji, nie ma jeszcze kurier. Na pierwszy rzut planowaliśmy stworzone limitów dzierżawy, miesięczny czyn dzierżawny. Nie, to będą zasady cen ustalone przez pana wójta do zarządzania, ale no, to jest sprawa dalsza. No dobrze by było, żeby była możliwość wykupienia tego grunta. To znaczy, że się też wiąże, bo potem się zmienia. Jak ktoś pobuduje, to buduje na gruncie dzierżawionym. Tak, a tak by miała nie raz. Ale dzierżawę na obecności. Dziewczyna będzie miała półku, a rana nie może założyć księgę wieczystą. Wszystko zrobi. Nie będzie jednego obecnyjne. Sam pomiar obecnyjny. Jedne działki. Będzie na przykład pikro na garaż. No a jak to zrobimy ogólnie? Ale to też nie zrobimy na darmo, tylko 500, bo pierwsza 2000, 500 zł następna, więc to czyli koszty. Na pewno, bo te koszty już od księgi wieczystej i nie wiem, czy na dzień dzisiejszy, bo nie pytałam pani radczyni, można dokonać sprzedaży od trakcji, to nie musi być dobrze przetargu. I cena wtedy będzie wyższa niż cena wywołana. Ale na przykład takie procedury są, że gmina musi zapalać, nie indywidualnie. Gmina wykupuje, gmina stara się o przejęcie tego terenu na ten publiczny, bo to na ten publiczny. Nie, bo jak ktoś zainteresowany jest na przykład kupnem działki pod budowę domu czy czegoś, to kupuje działkę i buduje, co chce. Nie? Ale naszym zamiarem jest przekazanie dzierżawy na okres 20 lat, to obiekty tymczasowe. Myślę, że albo z tych płotów, albo z blaszaki, które przez okres 20 lat też zużyją się. Blaszaki nie. Nie, bo to, nie, bo to wy decydujecie. Ale nawet wtedy też one, no nie wiem, czy będą w stanie przejść te 20 lat. A to już tak, jak kogoś jest stać na samochód, nie muszę wykupić działkę pod garaż, nie? Ale nie wymagajmy, żeby... Na samochód to musi mieć garaż taki czy inny. Proszę Państwa, chyba musimy rozwiązać ten problem z tymi garażami. No tak, gdyby garaże zostały zlikwidowane. Wysiedliśmy ich tam tak, i z tego względu no, teren już jest jakby przyobiecany, jest zielony. Pewne rzeczy już zostały zrobione, ale żeby to doprowadzić do końca, gmina musi być gospodarzem tego gruntu. A ten jeden garaż, co stoi na parafialnym gruncie, tam w Kruchu, to jest księdza. Ale to on tylko stoi, dopóki stoi. Nie wiem, czy to pan miejski nie stoi na swoim, nie mamy do niego, to jest księdza sprawa. No ale to jest grunt księdza, to miejski stoi. Ale nie zbaczajmy sobie, no dobrze, to zajmujemy się czym innym. No, jeśli chcemy rozwiązać sprawę i doprowadzić do końca, to jak to powinno być, uważam, że należałoby wyrazić zgodę na nabycie. Jaka będzie cena kwestia negocjacji, wyceny, ale to jest ważne. Żeby rozpocząć proces, musimy wyrazić zgodę wójtowi, żeby na nabycie. Tak jest. Czy są jakieś pytania do wójta? Nie, chyba już nie ma. Państwo proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Podstawy prawne nie czytamy. Rada Gminy Pamki uchwala. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pamki na zasobach na nieruchomości położonych w Pamkach składających się w działki nr 439/17 o powierzchni 0,1793 hektara opisanej w dzielnicy wieczystej KW nr CZ2C łamane przez 00038/5/0/1 sprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 10 Wydział za miejsce Wieczysty. Nieruchomość zostaje nabyta na cel publiczny. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pamki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie nie podjęcia. Proszę Państwa, ty za przyjęcie tej uchwały. Proszę o przyjęcie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Proszę o głosowanie. Jest to 6.2 w sprawie zmian uchwały nr 38.305.2014 Rady Gminy Pamki z dnia 20 marca 2014 roku
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Panki na rzeczy dotychczasowych Jeżasów na okres 3 lat. Kto będzie referował? Uchwała Rady Miejskiej z dnia 12 marca tego roku przedłużone zostały umowy dzierżawy na nieruchomości położone w Panki Rzeczy Dotychczasowej Śląskiej. Dotyczy to tych dwóch pawilonów handlowych. Zostały, w tym tak zostały przedłożone umowy dzierżawy z tymi ludźmi na okres 2 lat i wpłynęło następnie pismo państwa tych Budajów o dopisanie do umowy dzierżawy tego Budaja małżonki jego, żeby mogła też podejmować w tej kwestii decyzję. W związku z tym jest właśnie wniosek gminy do Rady o wyrażenie zgody na anulowanie umowy poprzez dopisanie do wydzierżawiającego, do wydzierżawcy pani Wybulajzowskiej. Współwłasność tak zwane. Do niego nie chodzi o do umowy do pisania. Opa, to będzie zdecydowanie. No nie wiem. Proszę Państwa, mamy sytuację pana Wybulaja. Jest powiem, no to rozumiem, że tak chcę to zrobić i wydaje mi się, że tutaj rada nie powinna się zmienić. Tak jest nas przeciwko temu. Sprawa nie ma osoby zainteresowane, ale to się wyraża. Tak, ale nie znaleźliśmy. Pan Stanisław wnioskuje o to, bo to tutaj nie mamy podstaw, żeby... Uchwała została podjęta na świata. Tak, czyli zasadnicza treść nie ulega zmianie, tak. Jest tylko tego, tak, dopisana jest osoba. Czy są jakieś pytania na ten temat, bo się tej uchwały nie widzę, proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie zmiany uchwały nr 38/302/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Panki na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat. Podstawy prawnej nie czytam. Rada Gminy Panki uchwala paragraf pierwszy. Uchwałę nr 38/305/2014 Rady Gminy Panki z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Panki na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat uchwala się następujące zmiany. W paragrafie pierwszym po nazwisku Wybudaj dopisuje się wraz z żoną Zofią Wybudaj. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wybierze się Wybudaj Gminy. Paragraf 3. Uchwałę w procesie dziennej podjęcia. Czy Państwa ktoś zaprzyjeżdża tej uchwały? Proszę o myślenie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 38/305/2014 została przyjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem punkt 6.3, czyli propozycja podjęcia uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Panki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 40% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży. Kto mnie referował? Proszę. Zgodnie z artykułem 12 ust. 1 ustawy o zachowaniu uprzejmości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala w drodze uchwały dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży. Poddany został do konsultacji na piwie projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Panki liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 22. W
uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku liczba sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 16. Następnie ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 8. W uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 6. Traci moc uchwała nr 11/91/04 Rady Gminy Banki z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia dla Gminy Banki liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. Proszę o podjęcie uchwały. Czy są jakieś pytania? No, że liczba się zwiększyła, to znaczy, że dochody do gminy będą większe, nie? Na klub sportowy. Zawsze przy tego typu uchwałach występują tak zwane mieszane uczucie. Aha, no właśnie. Bo z jednej strony trzeba brać pod uwagę to, że na wierna dostępny bardzo robi za tego, ale z drugiej strony... Dlaczego za drugą nie prowadzi, no ale, ale z kolei to gminy to... Kto chce, to i tak będzie dźwignął. Po prostu ma dalej z tego. No, no. Teraz nie wiem, co w sklepie będzie. Na stacji będą mogli też. No cóż, no. Ja jeszcze odczytam Państwu uzasadnienie. No właśnie. Bo to jest trochę tłumaczy. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu przeciwości działania z pomocą mówię Rada Gminy, w drodze uchwały ustala na terenie gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zagrających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do gminy Banki nie ulegała zmianie w ciągu ostatnich 10 lat. Wzrosła natomiast liczba podmiotów gospodarczych, w oparciu których znajdują się m.in. napoje alkoholowe. Przygotowany pod rozwagę Rady projekt uchwały jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców związane z rozwojem przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy. To cóż, nie każdy wypowie się poprzez głosowanie. Proszę Państwa, uchwała w sprawie gminy Banki. W sprawie ustalenia na terenie gminy Banki liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży. Podstawy prawne i sprzedaży. Rada Gminy w Bankach ustalić liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 22. Paragraf 2. Punkt 1. Ustalić liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 8. Paragraf 3. Punkt 1. Traci moc uchwała nr 11/91/04 Rady Gminy Banki z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia dla Gminy Banki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. Paragraf 4. Wykonanie uchwały podziela się w Gminie Gminy Banki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o niesienie ręki. Kiedyś była batalia o sprzedaż alkoholu w CPR. Proszę Państwa, kto się wstrzymał? Także... Kto się wstrzymał?
No, dziękuję. Czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Koszt eksploatacji
jednego metra sześciennego wody to 4,71. Podobnie jest dla trzeciej grupy ujęcia w konieczkach, która zaopatruje, jak sama nazwa mówi, wieś w konieczkach, zwierzyniec, panki, koski, żerdzina, jaciska i cyganki. I tam jest największa obecnie ilość odbiorców wody, to jest około 1032. I tak podobnie cena zakupu wody wynosiła 1,80 zł, brutto 1,94, zużycie wody w 2013 roku 83 931 metrów, a przewidywany zakup wody na 2014 rok 202 043 metry sześcienne. Koszt eksploatacji wyniósł dla tej grupy 4,96 zł za 1 metr sześcienny. Tak, tak by to wyglądała kalkulacja i tego taryfa dla tych poszczególnych grupowych. I ja bym miał tyle wszystko. Dziękuję. No dobrze, jeżeli chodzi o dostawców Szczepice i Brzęczyca, tak, ale jeżeli chodzi o konieczki, była awaria, poważna awaria, została usunięta i dlaczego ta podwyżka? Jeszcze nie ma podwyżki. Nie ma tutaj podwyżki, to znaczy tak, tutaj jak żeście zwrócili uwagę, rok ubiegły był takim rokiem trochę przełomowym. Z tego względu, że większość wody do pół rokuśmy korzystali z ujęcia w Krzepicach i tam było to większe zużycie. Natomiast w połowie roku było przełknięcie na ujęcie wody z Maskpolu i jest, obróciło się, że to zużycie wody większe było z ujęcia Maskpolu. Ale dużo wody poszło do rzeki. No stało się tak, nastąpiła awaria, tej awarii no ani nie można powiedzieć, no, ja ani ale była, nie? I zdarzyło się i parę tych metrów uciekło. I stąd ta kalkulacja tego. Stąd właśnie ta kalkulacja też tak wychodzi. To znaczy, że jak zużycie będzie mniejsze, to obniżymy cenę mieszkańcom? Myślę, ale to dojdziemy do następnej uchwały, będziemy o tym rozmawiać. Na razie ustalamy po prostu. To tak, będzie tylko dla... Nie, no jak tą ustawę, uchwałę za zatwierdzimy, to już będzie pozamykane, nie? Ja może tutaj słowo powiem, czy woda będzie, że te kwoty biorą się nie tylko ze samej sprzedaży, no, to kilka składników jest. To, co wspominałem, to są właściwie firmy, które nam dostarczają wodę. Oprócz tego jeszcze koszty eksploatacji, koszty awarii, to wszystko jest razem zsumowane. Robi się to na podstawie zeszłego roku, bo te dane mamy. Nie wiadomo, jak w tym roku będzie. To uśrednia się te koszty i stąd takie cyfry zgadzam się. Woda w Maskpolu jest najtańsza. No, i to było powiedziane, że tyle płacimy. Dużo nie płacimy, ale ze względu na tą awarię, jak byliśmy jakoś te koszty. A my mamy po 2,90 plus VAT. Natomiast to, co najbardziej interesuje mieszkańców, to jest cena wody, to w następnej uchwale, którą będziemy procedować za chwilę, będą ustalone dopłaty, które od tych kwot będą uwagi, do wszystkich będzie jednakowa cena, to bo nie możemy różnicować mieszkańców. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś uwagi co do tej... To jest taka techniczna. Ona po prostu wychodzi z obliczeń, z analizy. A zużycia tamtegorocznego nie zmienimy. Zużycia i kosztów przede wszystkim. Tak. One się już wykonały i będą sobie. Dopiero w następnym roku na podstawie tego bez awarii wszystko wyjdzie tak, jak trzeba. Jeśli nie ma żadnych tutaj uwag, proponuję przed przejściem do płaty.
Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody na okres od dnia 4 sierpnia 2014 roku do dnia 3 sierpnia 2014 roku. Ustawy prawnej nie czytam. Rada Gminy Panki uchwala. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia wody stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Taryfa obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2014 roku do dnia 3 sierpnia 2015 roku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się budżetowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na zapisy ogłoszeń urzędu gminy. Pan. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o myślenie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowego zaopatrzenia wody na okres od dnia 4 sierpnia 2014 roku do dnia 3 sierpnia 2015 roku jest przyjęta większością głosów. Następną naszą uchwałą jest uchwała dotycząca w sprawie dopłat do cen taryfowych grup odbiorców usług. Co będzie? Panie Przewodniczący, chciałbym prosić o wprowadzenie autopoprawką. Zmiany kwot w paragrafie pierwszym. Prosiłbym o zamianę w wysokości 1,02 na kwotę 1,26. I to nam zadecyduje o niższe cen wody wobec tego, którą mamy. Następną kwotę 1,47 proszę zamienić na 1,71 i ostatnią 1,72 na 1,96. Obniżamy cenę wody. A możemy się zdarzyć? I uzasadnię to tym, ponieważ poprzednia uchwała wskazała nam, jak był ubiegły rok awaryjny. Teraz już po zmodernizowaniu sieci, po usunięciu wszelkich dużych awarii, wiemy, że tej wody pójdzie relatywnie dużo mniej i że zmieścimy się w tych kwotach, dlatego i koszty napraw nam zmalają, więc śmiało możemy tą cenę wody podnieść. W tym roku do 3 sierpnia będzie 3,13 brutto. W sierpniu będzie 3 złote. Rozumiem. Chwała za to wójtowi. Proszę Państwa, ale nie zalecam. Nie ma czasu. Jest ponad 10%. 13 groszy brutto. To jest dobrze. Tak z szacunku wójtowi jest dobrze, że powinien się zamknąć w tej puli kosztów, uwzględniając to, że praktycznie ta wielka awaria nad niej nie dotyczyła. Trzeba jeszcze do tego zatrudnienie. Trzeba jeszcze mieszać kogoś, żeby sprawdzał, czy ktoś na darmo wylepnego robił. Czy ktoś ma jeszcze tutaj uwagi do tej uchwały? Zapytanie? Nie widzę. Proponuję przegłosować. Wszystko wyjaśnione. Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie dopłat do przekaryfowej grupy odbiorców usług. Podstawy prawnej nie czytam. Rada Gminy Panki uchwała paragraf pierwszy. Ustala się dopłaty do taryfowej odbiorców usług. Dla pierwszej grupy odbiorców o nazwie ujęcie przepisem w wysokości 1,26 zł brutto za 1,37 dostarczonej wody. Dla drugiej grupy odbiorców o nazwie ujęcie renta wielka w wysokości 1,71 zł brutto za 1,37 dostarczonej wody. Dla trzeciej grupy odbiorców o nazwie ujęcie konieczki w wysokości 1,56 brutto za 1,6 wody. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Państwo, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o myślenie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie dopłaty do przekaryfowych grup odbiorców usług została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, możemy się popalić wyborcowi. Że będę mieć troszkę lżejszą.
i pan redaktor już to tam fajnie opisze. Proszę Państwa, to jest obniżka, dotyczy wody, ale to związane jest to ze ściekami, to w sumie ta obniżka będzie rażąca. Tak, i ścieki woda. Tak, bo to samo dodaje się. No my jeszcze ścieków nie opłacimy, ale to nie, to jest odwór. Punkt 6, uchwała w sprawie nadania imienia sali gimnastycznej Banka. Kto będzie lekarz? Przewodniczący, proszę bardzo, panie przewodniczący. To ja bym sobie pozwolił odczytać protokół z posiedzenia Komisji do spraw nadania imienia sali gimnastycznej w Bankach odbytego w dniu 22 maja 2014 roku. W dniu 22 maja 2014 roku zebrała się Komisja Doraźna powołana przez Radę Gminy Banki w sprawie nadania sali gimnastycznej imienia Edwarda Nowocienia na ponowny wniosek złożony przez pana Krzysztofa Miecha. Komisja w składzie radny Tadeusz Wydorczyk, radny Maciej Kumalnek oraz radny Krzysztof Antończak w głosowaniu jawnym na przewodniczącego komisji wybrała radnego Krzysztofa Antończaka. W posiedzeniu komisji uczestniczyła również sekretarz gminy Banki pani Renata Wiskula. Po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie począwszy od roku 2008 do ostatniego złożonego wniosku z dnia 15 marca 2014 roku komisja postanowiła odrzucić wniosek pana Krzysztofa Miecha w sprawie nadania sali gimnastycznej imienia Edwarda Nowocienia. Uzasadnienie. Na posiedzeniu 17 sesji Rady Gminy Banki w dniu 20 kwietnia 2012 roku Rada Gminy Banki podczas głosowania uchwały jednogłośnie odrzuciła wniosek złożony przez pana Czesława Milka o nadanie sali gimnastycznej imienia Edwarda Nowocienia, co oznacza, że Rada Gminy Banki analizowała już tę sprawę. Ponowne rozpatrywanie tej sprawy mija się z celem. Podobne hale sportowe w naszym kraju nie posiadają swoich patronów, z wyłączeniem niektórych dużych hal miejskich, które posiadają wyłącznie nazwy, a nie nadawane są im imiona. Kolejnym czynnikiem decydującym o odrzuceniu wniosku jest sprawa kosztów. Związane z nadaniem imienia sali gimnastycznej koszty poniesione na tablice uroczystości, koszty bieżące, to jest pieczątki, zgłoszenia i kolejne rocznice naruszą i tak już napięty budżet gminy. W uzasadnieniu Komisja Doraźna do spraw nadania imienia sali gimnastycznej pragnie zwrócić uwagę wnioskodawcy, panu Czesławowi Milkowi, o zaprzestanie składania ponownych wniosków w tej sprawie, ponieważ Urząd Gminy w Bankach z Radą Gminy po raz kolejny narażony jest na dodatkowe koszty związane z tą sprawą. Na tym protokół zakończony i podpisano podpis komisji. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Komisja się wywiązała na piątkę. Na piątkę. Proszę Państwa, nie do końca nie chcę. A to z tego względu, że komisja nie była władna nakazać wnioskodawcy zaprzestanie. To jest jego konstytucyjne prawo, którego nie możemy mu zabrać ani poprzez komisję, ani jako rada. Możemy wyjaśnić. A jest jasno, rozumiem, że Ferowolę po prostu nie było, nie było tutaj takiego przemyślenia do końca. Rozumiem, że w treści tego protokołu jest, że komisja nie aprobuje wniosku. Myślę, że odrzucić go rada może, nie? Protokole, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, w tym protokole jest ujęte uzasadnienie, kiedy głosowaliśmy już na któryś roku 2014 na sesji o nienadawaniu sali imienia. Tak, podchodzimy do problemu po raz kolejny, do tego samego, gdzie uchwałą naszą podjęliśmy decyzję, że ja nie sobie pan pamiętam tego doskonale. Musiała się zabrać komisja, ale koszty z tym związane były. Tak, no. Tutaj jak gdyby prawne zdanie tego rada. To jest wyrażenie opinii komisji, że negatywnie został oceniony wniosek pana Wilka.
Poprzednio zostało odrzucone jakby z trochę innej przyczyny. Organizacyjnie miała podlegać sala gimnastyczna po gimnazjum, ale ze względów formalno-prawnych czy ekonomicznych pozostała otworem sala dzielny. I to dało furtkę panu Mikowi, z której miał prawo skorzystać. To nie możemy tutaj zarzucić, że to było źle. On, no, taką miał ideę. Nie możemy tutaj zabronić, natomiast rada w głosowaniu za chwilę wypowie swoje zdanie w sposób taki prawny. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi co do tego naszego obrazu? Nie widzę, proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Parki w sprawie nadania imienia sali gimnastycznej Parka. Podstawy prawnej nie czytam. Rada Gminy Parki uchwala. Paragraf pierwszy. Nadaje się, proszę słuchać uważnie, żeby nie powinien się przegłosować, że każdy zagłosował tak, jak jest przekonany. Nadaje się imię Edwarda Nowosienia w sali gimnastycznej położonej przy ulicy Ogrodowej Parka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podziela się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie niepodjęcia. Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przyjęcie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała Rady Gminy Parki w sprawie zadania imienia sali gimnastycznej w Parkach została odrzucona większością głosów. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6.7 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. Kto wie, kto robił? Pani skarbnik, proszę. Poprawką materiałów pozostaje także. Zmiany zaproponowane w tej uchwale dotyczą zwiększenia dochodów na kwotę 1260 zł w dziale pomocy społecznej związanych z zwrotem zasiłku nienależnego wybranego, w związku z tym musimy to wprowadzić do Urzędu Wojewódzkiego. Również po stronie wydatków, kiedy dochody się pojawiła jako wydatek zasobowy do urzędu. Wydatkach zmniejszenie na kwotę 41 463 zł. Na to składa się zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 8514 i zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 49 977 zł. Zmiany poszczególne dotyczą zwiększenia wydatki inwestycyjne kwota 12 000. To jest będzie przeznaczone na projekt na wykonanie wodociągu i kanalizacji na osiedlu przy ulicy 3 Maja. Tam zostało parę punktów bez ujęć i powiadom się lubią. Będzie to również w załączniku i ujęte w załączniku zadania inwestycyjne. Zadanie będzie rozłożone na 2 lata. W tej chwili będzie realizowany projekt w przyszłym roku. Wykonanie. Kolejne zmniejszenie o kwotę 8514. To jest związane z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego wobec pracy zaopatrzone. Ta kwota 8514 wielokrotnie była przeznaczona na czyszczenie rowów, jednakże Sołectwo z tego zrezygnowało. Przeznaczyło to na utwardzenie i modernizację drogi numer 693-033 Cygalce. Kolejne zwiększenie to jest 18684. To jest właśnie zwiększenie na ten wspomnianą wcześniej drogę Cygalce, a druga kwota
też związany z wnioskiem o zmianę przeznaczenia Funduszu Sołeckiego, czyli razem z Sołectwa Kartki. Kartki tej wodnej miały środki przeznaczone na wykonanie oświetlenia publicznego, o tym było mówione na wcześniejszych sesjach. Jednak z tego zrezygnowało, tą kwotę w całości przeznaczyło na utwardzenie, modernizację i poszerzenie nowych miejscowości Kartki na odcinku 450 metrów. Chciałam zaznaczyć, że w związku ze zmianą przepisów Sołectwa w tej chwili mają taką możliwość w trakcie roku mogą po zwołaniu zebrania wiejskiego dokonać dowolnej zmiany w swoim funduszu sołeckim. Kolejne zmniejszenie o kwotę 12 tysięcy w wydatkach inwestycyjnych w transporcie i łączności z działalności pozostała. Zwiększenie w rozdziale z wydatkach kontami i nieruchomościami na zakupie wyposażenia 5 tysięcy i zakupów również 5 tysięcy. Zwiększenie o kwotę 10 tysięcy w wydatkach pozostałych w urzędzie gminy. Również będzie zwiększone na zakup ustawy o 20 tysięcy. Zwiększenie o 1260 mln z dowodem, o którym mówiłam, gospodarka i środowiska, zmniejszenie o 1180 i zmniejszenie o 1723 działalności podstawowej i wpłaty gminy powiatu na rzecz innych jednostek. Wszystkie zmiany wcześniej omówione znajdują się na załączniku inwestycyjnym i na załączniku o wydatkach z funduszu sołeckiego. Kolejna zmiana, która już jest przedstawiona w projekcie uchwały, dotyczy zwiększenia rozchodu o kwotę 42 723. Chodzi mi o siedle 3 maja. Jest problem z przepompownią na kolejce i podłączając następne budynki na osiedle 3 maja najpierw trzeba wyjąć przepompownię, bo zaledwo mieszkańców na ulicy Zielonej. Mogę podać nazwiskami. Adam Nowak, Pięguś, Szczęstek, po kolei. Jeżeli dołączymy dodatkowe, to ta woda znowu te pompa z 3 maja? Tak, z 3 maja idzie woda. To nie było przewidziane na tą przepompownię. Ale to proszę zgłosić w gminie, jutro w urzędzie. W tej chwili jest na etapie, będzie na etapie zadanie projektu. Myślę, że jeżeli dotyczy problem tej przepompownię, tej ulicy, tego osiedla, to przepustowość jest zniszczona. Nie przepustowość tej pompy i woda idzie z 3 maja, idzie, a ta zielony idzie pod kątem. Nie wiem. Panie Radny, słyszę, że pan to zauważa, bo jest nowa liczba zalegacji w tej chwili projektowania. Bo jest projektowana nowa kanalizacja i nowe wymieniono przebudowanie. Czy projektant uwzględnił to, jeżeli ta przebudowa. Znaczy w tej chwili jeszcze nie ma projektu, dopiero zaraz zbieramy środki na projekt. Jeszcze będzie nie cała budowa, nie wiem, tak. Albo teraz jest, ja jestem. Ale nie do tego, że się nie dajmy. Chodzi o 3 maja. Jeżeli dołożymy następne budynki, to ta przepompownia nie zbierze. Jeszcze ona będzie robiona. Przepompownia na kolejce jest przeprojektowana. I w momencie, kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Cyganka, to łącznie z tą kanalizacją sanitarną będzie przebudowana ta przepompownia, bo ona już by sama nie podołała. Już nie podołała. Przepompowanie, tym bardziej, że planujemy w kolejnym etapie skanalizować Pacanów i iść w tamtą stronę i no. Już była za mała, nie wiem, kto to kiedyś projektował, ale ona już nie w tej chwili. Ona była na ulicy Zieloną, a tak, to doszło osiedle całe 3 maja. No. Także ona razem z tą kanalizacją zostanie przeprojektowana, ta większa. No i już na taką zapasę, która ewentualnie zwierzę do nowej. Przy okazji tej uchwały
udało się wyjaśnić jeszcze raz. Nie, ja myślę, że to zmieniam, bo ja myślałam, że to się robi na 3 maja. A ja wiem, o co radnemu chodzi. No. Żeśmy tam nieraz zarządzaliśmy, tak, także... Ale wracając do naszej uchwały w sprawie zmian budżetowej. Czy ktoś ma pytania dotyczące tej uchwały? Nie, już wystarczy. No, nie, ja rozumiem, że badany nie ma, ale jest tam się widzę. Wykonanie obrotowania w szkole podstawowej w Gdyni, tak, będzie zrealizowane? Będzie, musi być. Powinno być, Fundusz Sołecki, co to będzie? No to będzie. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań do wójta odnośnie tej uchwały, proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Parki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Zostały prawie nieczytane. Rada Gminy uchwala paragraf pierwszy. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2014. Pierwszy. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1260 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmniejszyć plan wydatków o 43 463 zł oraz dokonać zmiany wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonać zmian w planie rozchodów. Z tego zwiększyć plan rozchodów o kwotę 42 723 zł. Z tego paragraf 992 spłaty otrzymanej krajowej pożyczeń i kredytów zwiększyć o kwotę 42 723 zł. W tym z tytułu spłaty kredytów zwiększyć o kwotę 42 723 zł. Zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pod nazwą przychody i rozchody budżetu w 2014 roku do uchwały nr 36/278/2013 Rady Gminy Pankiew z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonać zmian w paragrafie 5 uchwały nr 36/278/2013 Rady Gminy Pankiew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 500 415,30 zł, który zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji. Paragraf 4. Dokonać zmian w paragrafie 16 uchwały nr 36/278/2013 Rady Gminy Pankiew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014, który otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Ustala się, a limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. B. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 999,584,70 zł. C. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 500 415,30 zł. D. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500 000 zł. Paragraf 5. Ulega zmianie załącznik nr 7 pod nazwą zadanie inwestycyjne w 2013 roku do uchwały nr 36/278/2013 Rady Gminy Banki Jaśmin 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ulega zmianie załącznik nr 11 pod nazwą plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 do uchwały nr 36/278/2013 Rady Gminy Pankiew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 7. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2013 rok zamyka się a. po stronie dochodów kwotą 16 671 672,43 zł. Po stronie wydatków kwotą 17 262 090,73 zł.
po stronie przychodów kwotą 1,700 zł, po stronie rozchodów kwotą 1,199 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwa, te zaujęcie tej uchwały, proszę o udzielenie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciwny. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 została przyjęta jednogłośnie. Państwo, przechodzimy do uchwały dodatkowej. To znaczy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnów na lata 2013-2026. To będzie referował Państwa. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
do 31 grudnia każdego roku. Jednostka zgodowana jest sporządzone sprawozdanie finansowe, które w okresie 6 miesięcy od dnia sporządzenia muszą zostać zatwierdzone w układach do gminy. W związku z tymi przepisami dyrektor gminy w okresie sportu Stanisław Brzesiński zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie takiej uchwały i zatwierdzenie tychże sprawozdania finansowego. Dodatkowo pan Stanisław Brzesiński przekazał mi tutaj do przedstawienia Państwu sprawozdanie merytoryczne za pierwszą połowę 2014 roku, które mogę bądź Państwu odczytać teraz, bądź sobie obserwować je i zostanie przekazane Państwu w pełnym kształcie do odczytania na następnej sesji, żebyście Państwo się ze sprawozdaniem zapoznać. Bardzo proszę, odkserowuję. Proszę, tak. Także to wszystko. Na następną sesję jest czas, gdy zatrzymam. Być może, że dyrektor będzie mógł dotrzeć do sesji. To mam przedstawiowe, je tam swoje problemy, swoje też. Dziękuję za to. Po co się działo? Ale proszę Państwa, musimy zatwierdzić sprawozdanie. Proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Papki w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Palkach za rok 2013. Ustawy prawnej nie czytam. Rada Gminy Papki uchwala prawo pierwsze. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2013, stanowiące załącznik do uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, z rachunku zysków i strat za rok podatkowy 2013. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyżej dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Palkach. Pani Patryza, przyjęcie tej sprawy. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdza, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Palkach za rok 2013. Następną naszą uchwałą jest uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Palkach za 2013. Pani dyrektor, proszę. Rzecz będzie słowa. Sprawozdanie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Palkach za 2013. Przychody ogółem 119 383 zł. W tych lokacjach obowiązuje do gminy 114 956 zł. Wpływ dotacji Biblioteki Narodowej 4200, odpłaty za zagubione książki 183. Wydatki ogółem 119 196 zł. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników 79 612 74 groszy, składki na ubezpieczenia społeczne 13 067 89 groszy, składki na Fundusz Pracy 1760 zł 12 groszy, opis na Zakładowy Fundusz Pracy Socjalnych 2067 53 grosze, zakup zbiorów bibliotecznych 12 070 95 groszy. Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki ogółem 10 616 77 groszy, w tym zakup materiałów, środki czystości, materiały growe, drukarki, nagrody dla dzieci w konkursach zorganizowane przez bibliotekę 1356 zł 12 groszy, prenumerata czasopis 668 zł 08 groszy, energia elektryczna 4579 12, to jest taka dość wysoka kwota. Chciałbym zaznaczyć, że serwerowe orzeczenie jest podłączona pod bibliotekę, stąd ta kwota jest taka wysoka. Usługi internetowe, internet 610 zł, abonamenty za programy 1828 zł, pozostałe usługi 179 zł 35 groszy, szkolenia pracowników 435 zł, badania okresowe 50 zł, delegacje 670 zł 39 groszy, polis ubezpieczenia 235 zł, zwrot środków niewykorzystanej dotacji w kwocie 5 zł 70 groszy do kasy.
Jeśli chodzi o działalność biblioteki, mam tymi, które dane, jeśli Państwa interesują, to bardzo proszę. Liczba czytelników zarejestrowała w 2013 roku 825, a mieszkańców 5111. Praktycznie każdy mieszkańc naszej biblioteki, naszej gminy jest 7,1. Liczba wypożyczeń 20 464, można to pomnożyć, że 4 książki na jednego mieszkańca gminy. To nie jest trochę. Sam księgu zbioru 17 726 woluminów, w tym literatura dla dorosłych 7659, dla dzieci 5169, popularna naukowa 4898 woluminów. To jest tylko dla dorosłych? Dla dorosłych? Ja mam to chyba nie dużo, to ma dzień. Popularna naukowa, ogółem jest 17726, dla dorosłych 7659. Zakupiona w ciągu jest 667 woluminów na kwotę 12,655 zł, w tym ze środków samorządowych za kwotę 7871, a dotacji Biblioteki Narodowej 4200. Co roku biblioteka występuje o dotacji do Biblioteki Narodowej i dostajemy środki, które też dostaniemy. Już miałam wiadomość, że ze względu na ten przypadek losowy dostaniemy trochę więcej. Nie jest ta kwota jeszcze określona, ale jest po prostu ten będzie wtedy pod uwagę. To na drugi rok jakieś stare książki też muszę wypadać. Biorąc pod uwagę, że pani kierownicza nosi piasek w dziurawym worku, to i tak jest wszystko dobrze. Liczba obiektów w bibliotece 9123. Poza tym biblioteka, oprócz takiej podstawowej działalności, jak gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, robi jeszcze inne rzeczy, co widać się da, mieszkańcy to zauważają. Udostępniamy bezpłatny internet, bibliotece są czytane, i każdy z mieszkańców może przyjść i skorzystać. Poza tym prowadzimy bliższą udział w tych programach. Na przełomie lat 2013-2014 bierzemy udział w takim programie rozwoju bibliotek. Zakwalifikowali się, nie każda biblioteka mogła do tego brać udział w tym programie, ale nam udało się zakwalifikować i skorzystaliśmy z tego udziału. To jest dużo, że otrzymała dwa nowe komputery. Dwie urządzenia neurofunkcyjne, rzutnik ekran, laptop, aparat fotograficzny. No jest to taka duża pomoc dla nas i dla naszych czytelników. Po prostu można skorzystać z tej pomocy. Komputery jest oprogramowanie jest bardzo dobre i można po prostu sobie skorzystać bezpłatnie i dla tych osób, które nie wiedzą, no, to zachęcam, można przyjść skorzystać. Poza tym skorzystaliśmy też z szeregu szkoli takich dla biblioteki, która przedstawiciel Urzędu Gminy też uczestniczył. Była taka seria 6 szkoleń budyniowych, wyjazdowych i to wszystko było zapłacone właśnie z tej fundacji. Skorzystaliśmy z tego i w tym na przełomie właśnie w ubiegłego roku i w tym roku. Organizujemy też, mamy prowadzone kursy takie dla na przykład języka dysku dla dzieci, dla dorosłych i był też kurs komputerowy dla 50+, dla osób 50+, niektóre osoby z tego skorzystały i były zadowolone, więc są zapytania o następne, no ale w tej chwili to jest niemożliwe, no wiadomo jaka jest sytuacja, a myślę, że widać, że takie zapotrzebowanie to zorganizujemy i będzie można skorzystać. Jeszcze mam taki jeden kurs Mega Maku, Maku w bibliotece, też to jest na różnych poziomie Maku, to zaczyna się od szkoły podstawowej, a kończy się już na studentach, na nauczaniach wyższych, także jeżeli ktoś chce się poduczyć z matematyki, to zapraszamy, można się podszkolić. Biblioteka będzie również różne imprezy. Takie konkursy, spotkania z autorem, również spotkania z intendantami, czytamy w przedszkolach, pomagamy w organizowaniu imprez szkolnych i gminnych, przyjmujemy wycieczki w bibliotece, organizujemy wystawy, fotografie, też bierzemy udział w różnych spotkaniach, Stowarzyszenie Przyjaciół Panek, też jesteśmy tam bardzo zaangażowani, także rankingu. Takie ocenia, która oceny bibliotek publicznych, corocznie Biblioteka Śląska przeprowadza takie ranki. No i znowu się muszę pochwalić, że jesteśmy na pierwszym miejscu w kobiecie, także powinniśmy być zadowoleni.
zmieni, ale myślę, że to jest kwestia czasu po prostu zmieni, że no, co roku Biblioteka Śląska przysyła takie pismo i właśnie tam przedstawia, ocenia właśnie każdą bibliotekę, tak myślę, że to trzeba takie pismo. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję. Ja chciałbym się pochwalić, bo nie zamyka się w czterech ścianach, wychodzi. Sama i ze swoimi pracownikami udaje się organizować. O to wspominam nawet występ publiczny, no. Ludzie chwalą także wzorce. Pomysł był, wydaje mi się, bardzo dużo pracy to wygłoszono. Nie tylko pani dyrektor, ale także uczestniczy, bo było mi się działać na pamięć ludzie. Spotkania, ale to pewne więzi takie międzyludzkie buduje, bardzo pozytywne zresztą. I wydaje mi się, że to dobra ścieżka, bo jakoś przy tym musi być. We Włoce komputerów jest to trudne. Bo teraz e-booki, no i te sprawy takie, że można tym tam to dobrze, chociaż takie też czytają. A czytają, czytają. Ale wierzę, że to są gry. Które no, jak gdyby pozytywnie nie wpływają na rozwój intelektualny, czy młodzieży, czy dorosłych w ogóle. Też są potrzebne, nie? Ale to jak jest przyjście do młodzieży, do dzieci, to myślę, że... Ale trzeba powiedzieć, że pomysł naszego wójta był trafny z tym organizowaniem Dnia Dziecka, tak, bo tak. Sprawdza się to. Proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda sprawa po tym, cudzysłowie, posobnie. Czy zdało się, bo wiem, że remont był w Ciemno, daj się tam piętę. Remont praktycznie już jest skończony, tam jeszcze taki termin poprawki. W sobotę ma tam przyjechać i tam jeszcze coś przy oknie, tam no nie wygląda to tak tragicznie, bo wyglądało na ścianie, cierpiały, prawda? Jeszcze raz lepiej to wygląda wszystko te pomieszczenia, niż wyglądało, bo udało się to odnowić. Tak, wygląda ta biblioteka, która z nami skorzystała, przynajmniej ściany są złapane, jest tak. To wygląda to inaczej. Nowocześnie i no. Czy nie ma tego zrobić? Normalnie na takie remont by się nie pozwolili, no ale ten przypadek to są te sprawy, że... Tak, jeżeli chodzi o księgozbę, no to zalane były cztery regały, bo akurat tak ta woda leciała z tej kratki z komina na te cztery regały i one były doszczętnie zalane. No zginął, zalane było kilka pozycji cennych, takich nowych, no ale były też takie, no myślę, stare obrady, które tam są na tych półkach i no wiadomo. No były, no były one na sali, mają tu biblioteki, no ale no, jak to mówię, będzie okazja, żeby je... W sumie tej pozycji zalanych wykazali 943 dokładnie. Ale tak jak mówię, no część jest do odkupienia, no bo to są były rzeczy nowe, no ale część była stara, także przy takiej ilości prawie 18 tysięcy do 500 pozycji to nie jest aż taka olbrzymia strata, z tym tak jak mówię, że te niektóre z pozycji były już stare, także... No raczej dostaniemy zwrot za cały remont, jeszcze czekamy, jak ocenią nasze meble, bo tak. Jeszcze tam nie mamy odpowiedzi. Wysłaliśmy kosztorysy i czekamy teraz na odpowiedzi. Raczej remont się zwróci, no zobaczymy, co będzie, jaki odzew. Chociaż i tak korygujemy trochę z tego remontu, bo jakby komputery z remont, jeszcze pewne rzeczy, no potraktowali troszkę skreślając tam z kosztorysu dużo rzeczy. Podjąłem rozmowę, że nie życzę sobie czegoś takiego, jak ubezpieczyciel myśli, że wytykuje jedną ścianę, a drugą nie. No bo tak z tego wyszło, albo wezmę ją, wytykuje, nie pomaluje, albo pomaluje na gołą ścianę, to połowę. Bo tak wyszło, no i rzeczywiście, no, człowiek, który był na Będzinach, zgodził się ze mną, że faktycznie jak ściana jest zalana od góry do dołu i tynk odpadł, no to należy go położyć z powrotem, a ktoś, kto bezmyślnie skreślił to z kosztorysu, no to nie wiem, czego się podjął, bo jakiegoś sabotażu naszej działalności, tak byśmy sobie chcieli nagle coś nowego wybudować. No, a tutaj to, że ktoś teraz skorzystał, bo udało się to ładnie zrobić, no to też pani dyrektor się należy, bo musicie państwo tutaj wszyscy wiedzieć, że... Taka fizyczna, 18 tysięcy chciałbyś spakować, wynieść, tak, ale to jest... Musicie jeszcze wiedzieć, że pani dyrektor tutaj w skali całego roku udziela się w organizacji wszystkich imprez.
dożynki, to tutaj pomysłowością pani tutaj, czy organizacja wystrojów, czy coś, to pani dyrektor szokuje. Nawet no, pomysłowość w organizowaniu takich różnych inscenizacji. To tutaj no, naprawdę należy jej się to, żeby teraz ta biblioteka jakby ergonomicznie pani dyrektor, w imieniu rady. Prosimy o przechodzimy do naszego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawy. Uchwała Rady Gminy Paskus. Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy. Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za 2013 rok. Postawił prawnej nieznane. Rada Gminy Panki uchwala. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2013 stanowiące załącznik do uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz z rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w wyraźnym Rady Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach. Paragraf 3. Bardzo wyraźnie podjęcie. Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o uczynienie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciwny, nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie. Sprawozdanie z widzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach została przyjęta jednogłośnie. No, teraz przechodzimy do. Ale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok. To będzie za. Pani skarbnik. Za rok 2013.
Państwa. No tutaj możemy to wysłuchać naszej tutaj uwag. Na podstawie sprawozdania wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia Sadowniskiej Rady, Sadowniskiej Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o rozpatrzenie tych punktów Rada podejmie uchwałę w sprawie udzielenia służbowych. Pierwsze dwa punkty przed chwilą myśmy zatwierdzili, nie będziemy nimi się opinami zajmować. Mam tutaj przed sobą opinię o przedłożonym przez Wójtę Panki i sprawozdaniu wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawy prawnej nie czytam. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinią przedłożoną przez Wójta Gminy Parki sprawozdanie wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uzasadnienia przeżywam. Uzasadnienie. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wykonał analizy prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Parki materiały dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacje o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje. Punkt pierwszy. W zakresie sprawozdania wykonania budżetu za 2013 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w ustawie danych statystycznych budżetowych dotyczących wytworzonymi ministra finansów. Punkt drugi. Sprawozdanie wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. A. Wykonane dochody i wydatki w szczegółowości określone jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą dochody 14 826 387 zł, to jest 98% wykonane. Wydatki 14 640 714 zł i 88 groszy, to jest 97,1% planu. B. Wykaz zmian w planie wydatków dokonywanych w ciągu roku na realizację programów finansowych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi. C. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków umowa w punkcie B, który w ocenie wójta jest odpowiednim w stosunku do przyjętego harmonogramu i nie występuje zagrożenie terminowego i wykonania. Sprawozdanie zawiera również inne dane przyjmowe informacje, które obrazują wykonanie budżetu 2018 finansowych budżetowych, który wynika, że wymóg ustalony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony. Punkt trzeci. Przedłożona informacja w stanie mienia komunalnego Gminy Parki w ocenie składu orzekującego zawiera elementy wymienione w artykule 267 ust. 1 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy. Biorąc pod uwagę plan ustalenia, przedłożony sprawozdanie zostało opiniowane jak sugestia. Od niniejszej uchwały przytrzymuje odwołanie do pełnego składu. Podpisano przewodniczący 7 składu orzekającego Witold Jadczyk, podpis Śnieżka. No, czyli trzeba się zdarza, żeby nie miało najmniejszych uwag i swoich jakichś świadków. Nie wiem. No, w każdym sensie tak. Następny naszym dokumentem, który tutaj przedłożacie, jest wniosek Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Panki. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Panki absolutorium z tytułu działalności finansowej gminy w roku 2013. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obecny na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 roku Stanisław Mann,
Kto masz pilę? Lew ludzi w poniedziałek na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz w opinii regionalnej obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz zapoznaniu się z tego informacją stanowienia stanowiącego władze gminy Marki, komisja rewizyjna po przeprowadzeniu głosowania jawnego jednogłośnie wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Marki za rok 2013 z tytułu działalności finansowej gminy. Uzasadnienie. W dniu 14 maja 2013 roku komisja rewizyjna w pełnym składzie odbyła posiedzenie co do dokonania oceny wykonania przez wójta gminy budżetu gminy w roku 2013. Kontrola przeprowadzona na podstawie złożonych w Radzie Gminy materiałów sprawozdania finansowego, sprawozdania wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu informacji o stanie mienia. Materiał został przygotowany na podstawie dokumentów finansowych prowadzonych przez inspektora finansowego i inspektora gospodarki kontrolnej Gminy Banki oraz jednostkowej Gminy Gminy. W wyniku analizy dokumentów księgowych uchwał Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy i dokonywania zmian w ciągu roku 2016 oraz zarządzenie wójta gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016 nie stwierdzono naruszenia dyspozycji wydanych przez Radę Gminy i przekroczenia udzielanych upoważnień przez osoby odpowiedzialne za realizację budżetu. Wielkości środków finansowych zapisane w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadają wielkościom ujętych w planach dochodów i wydatków przyjętych na rok budżetowy. Stwierdzono zgodnie z prowadzonym wcześniej inwestycyjnymi kierunkowymi w zakresie rzeczowym i finansowym przyjętymi przez Radę Gminy planami i założeniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych zarówno pod względem gospodarczości, jak i celowości. Z uwagi na powyższe ustalenia komisja rewizyjna kieruje do Rady Gminy Panki wniosek o udzielenie wójtowi gminy absolutorium za rok 2013. Podpisy komisji rewizyjnej wszystkie niesie ten. Mam jeszcze jeden dokument. To jest uchwała 7 składu orzekającego regulaminu obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Panki. Odczytam. Uchwała nr 4100 przez 7 przez 94 przez 2014 dnia 20 maja 2014 roku 7 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Panki. Podstawy prawnej nie czytam. 7 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Panki w sprawie udzielenia budowie gminy absolutorium za 2013 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Uzasadnienie. 7 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Panki dnia 15 maja 2014 roku, który wpłynął do Izby 16 maja 2014 roku, stwierdza, co następuje. Jak wynika z nadesłanych materiałów, komisja rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego. W treści wniosku komisji rewizyjnej nie wynika wprost, czy komisja korzystają z całej kompetencji wynikającej z artykułu 18a. Ustawy dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym przeprowadziła w trakcie roku budżetowego kontrolę. Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia uchwały absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2013 zaopiniowany jak sentencji uchwały. Po niniejszej uchwale Radzie Gminy Panku przysługuje odwołanie pełnego składu kolegi Regionalnej Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni. Podpisano przewodniczący 7 składu orzekającego, to wiatrzy podpis nieczytelny. I to są wszystkie dokumenty, które przedstawiam.
przedstawiłem Radzie do rozpatrzenia. Wszystkie wysoko oceniające pracę w roku 2013 wójta gminy. Myślę, że zapracował brzmienie na ten temat, no, absolutnie. Ale jeśli ktoś za mną ma jakieś odniesienie, podzielić się z to. Nie widzę, proponuję przegłosować. Uchwała Rady Gminy Panki w sprawie absolutorium dla wójta gminy za rok 2013. Pan wybranej nie czyta. Rada Gminy Panki. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Panki, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia gminy Panki, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium dla wójta gminy Panki za rok 2013. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dni podjęcia. Państwa, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o myślenie. Dziękuję. Kto się trzyma? Proszę o gminę, bo jest przeciwny. Proszę Państwa, uchwała Rady Gminy Panki w sprawie absolutorium dla wójta gminy Panki za rok 2013. Została przyjęta przez Radę Biedomości. Panie wójcie, gratuluję. Nasza kancelaria. Bardzo się dziękuję Pani i powiem, że no to nie jest tylko mój sukces, bo ja uważam to za nasz wspólny sukces, no bo z taką radą, jak w tej chwili mam szczęście pracować, to rzeczywiście żadne zadanie nie staje, nie jest dla nas ogromną przeszkodą, realizujemy wszystko i nawet siebie mamy. Zadania inwestycyjne w 2014 też będą zrealizowane. Też będą zrealizowane. Może to znaczy nie jest skromnie, ale nigdy nie wiadomo Panu poza zdrowiem. I powiem szczerze, nigdy nie konstruujemy budżetu, żeby jakieś wirtualne zadania nie wykonały, tylko realne zawsze, które da się wykonać. I jeśli uczciwie to wszystko robimy, to jest taki, jaki mamy, bo rzeczywiście można przyznać, że przez te 4 lata ciężkiej naszej wspólnej pracy banki nasza cała gmina wygląda i za rok też możemy się poszczycić, że już mamy naprawdę pięknej gminie, czego już nam powoli, a nie gminę zazdroszczą. Także bardzo dziękuję za zaufanie i nigdy by nie staram się zawieść. Także bardzo się cieszę, że z Wami pracuję. Jeszcze raz dziękuję. Wszaka ocena to jest jedna, ale pozostaje mi, żeby to powiedzieć na przyszłość. Proszę Państwa, zostały nam jeszcze 2 punkty, interpelacja radny i wolne wnioski o rozprawie. Czy ktoś ma tak radny i radny? Panie Przewodniczący, Szanowny Wójcie, Szanowni Radni. Ja korzystałem z okazji, jako członek zarządu pożarnych w powiecie. Chciałbym złożyć na ręce przewodniczącego dla Rzesa i Wemaspol serdeczne podziękowania dla wójta za drugi turniej szczelecki, który odbył się przy firmie Maspol w miejscowości Konieczki. Jest to impreza, już można powiedzieć, rangą przekraczająca inne powiaty, no bo sam wójt jako prezes gminy straży był, nie pochwalił się tym, ale obecne pozostałe powiaty Przez skromność tylko. Przez skromność, może przez skromność. Nie organizują tak potężnej imprezy. Było 160 uczestników, dużo młodzieży, pań, które strzelały w różnym wieku, można powiedzieć, że od 8 do 86. I serdeczne podziękowania Panie Wójcie za pomoc, za zorganizowanie tego turnieju. Myślę, że w przyszłym roku w trzecim turnieju będzie jeszcze lepiej. A trzeba zaznaczyć, że Grzegorz Hrabia jako pasjonat straży, gdzie w Kawkach nazywany jest prezesem, tym prezesem jest już tak. Na cały teren powiatu jest. Też się nie odbywa, bo on też jest już na skalę powiatu, albo nawet dalej. Także jemu też się wielkie podziękowania należą, bo rzeczywiście z pasją człowiek. No i musimy się dalej zastanowić, co to będzie z naszą strażą, bo
no, co naprawdę pamiętam, już tam poszedł, ale musimy poczynić jakieś kroki, żeby usprawnić nam działanie tych naszych... Może by był ustawny jakiś środki? Miłość jest ślepa, ale... No. Strasznie działać nasza... Nie wiadomo, w którym wieku nam już przychodzi. Tak, pytać o kanalizację w miejscowości Kieleczki, bo nasza oczyszczalnia ma się rozbudowywać i coś w tym kierunku jest już robione, żeby u nas coś się zmieniało. Będziemy planować w kolejnym etapie, bo rzeczywiście trzyma nas oczyszczalnia Maskworu, jeżeli ona zostanie rozbudowana. Co prawda, ja już rozmawiałem z prezesem Maskworu, byłem u dyrektora Szemeli w Katowicach, jest szansa, żeby firma uzyskała dofinansowanie. No tak, tak. I rzeczywiście tam już jakby szlak przetarty, tylko trzeba, żeby osoby merytoryczne tam poczyniły starania o wniosek. I wtedy jakby przyspieszyło się. No. Rzeczywiście, jeżeli będzie rozbudowana ta oczyszczalnia, że będzie w stanie przyjąć, bo wie, że wójt gminy odpadów tak samo przymierza się ze Zwierzynicem pierwszym odłączeniem, to już musi być naprawdę duża inwestycja, żeby również zmieściły się w tym konieczki. Może pomyślimy też o kamukach, później tam tamtym jakby bliżej będzie tutaj już do panu. Także to nas trzyma, ale będziemy mieli później. Będziemy rozmawiać o tym, żeby... Jeszcze jedna sprawa, ta droga, która jest od przejazdu kolejowego na Zwierzchnię Trzeci, to jest, wiem, że to jest gmina, to jest droga na leśnictwa. Ale czy nie mówiliśmy coś tam zrobić, żeby troszeczkę tak te dziury poza tego krzyża, jak się zjeżdża z... Ale to ja mówiłem, panie radny, że to jest ta ścieżka zdrowia PZU, którą jeżeli tutaj wywalczymy ją z PZU, ludzie będą tutaj przychodzić, jutro przyjdą na kolejny warsztat o 17.30 tutaj, to właśnie jest przy tej drodze. Wtedy uda nam się z tą dotacją tą drogę jakoś utwardzić i zrobić. Lecznicy się zgodził na to, nie? Ale jest mamy zgodę na leśnictwa, że możemy tam inwestować. Także no, pozyskajmy te dotacje, zachęćmy ludzi do takiej aktywizacji. Zrobimy się zwalniamy to, żeby dużo ludzi było jak na tym. No oczywiście, tak? Tak. Pani mówicie, ja zostawię do tej pana Szczyka. Mam tylko 3 dni ruch samochodu. 26 maja przyjechał 151 osobowych, 39 ciężarowych. 2 czerwca 116 osobowych, 42 ciężarowe. 13 maja 117 osobowych, 33 ciężarowe. Budmy? Nie, to jest od godziny 16, od 8 do 16, kiedy mój teściu siedzi na podwórku i takie godziny pracy, takie mam godziny pracy. Na jeździ Budmy, Kozbud i Orlen Polo. Dramat, totalny dramat. Chodnik aż się prosi. Nie ma dziecka na poboczu, nie ma dziecka, nie ma rowerzysty żadnego. Pasy miały być pomalowane do marca. Pasów. Dalej pasów nie ma, przejść na pieszych nie ma, ani zachowania jak pionowego, ani poziomego. Dramat. Naprawdę coś trzeba z tym zrobić, bo do tragedii radzie, ale jesteśmy do tego już desperowani, że wyjdziemy na ulicę i zapracujemy drogę. Sprowadzimy TVN, bo to się po prostu nie da. Budynki są popękane, żadna firma ubezpieczeniowa nie chce rozmawiać z mieszkańcami, bo nie obejmują, bo kiedyś takiego po prostu problemu nie było. Nie ma takich po prostu wariantów ubezpieczeń. Jest po prostu drama. Drogi poobrywane, zaraz... Powiatowy już. Który jest odpowiedzialny za drogi. Mamy dwoje, przepraszam, radnych powiatowych i jakby... Nie wiem, no zajmują się bardziej gminą tutaj. Nie, zajmują się bardziej powiatem niż gminą, bo byłam na sesji powiatowej, gdzie w ogóle temat gminy Panki nie był. Nie był poruszany, wiem. I wiemy, do których no. Wiemy, z czego to jest zaistniało. Żeby składać, żeby za naszą gminą stali, jakby tego nie było. I no, jeśli nie mamy dalej poparcia w tym powiecie, no to mamy tak jak mamy, a dzisiaj nasze rozmowy z powiatem kończą się tym, że nie ma pieniędzy. Jak pan wybuch zrobi wycenę, nie macie szans.
Tak jak mówiłem, nieoficjalnie, ale nieoficjalnie, jeżeli dla Państwa tych lodów nie będzie zgody na przeprowadzenie wodociągu, to ja puszczę przez swoją posesję, przez swoje pole wodociąg. Mówię oficjalnie. Mamy również przyjemność powiatowego zarządu dróg w tej chwili, no bo jest, jak jest wszystko. Jest problem o podziałkach, nasi każą prowadzić. Także no, na razie nie mamy na co się liczyć. To sobie, tak, to słowie się kończy, to może powiat gdzieś tam ponad 3 miliony już chyba będzie chciał wypłacić, wiemy. Dalej było, ale to sprawnie jest z inwestycjami, także no ja bym chciał, żeby ludzi powiatowych powrócić jako zarząd, żebyśmy mogli tego zakładać, żebyśmy mogli naprawdę sposobem gospodarczym, moglibyśmy poprawić ten powiat. Panie Wójcie, tutaj odnośnie samego ruchu samochodów osobowych, no to wiadomo sprawa, nie powodują ani zniszczeń, ani różnych wielkości. Ale samo natężenie ruchu To znaczy, słuchajcie, jeśli skończy się, wydaje, tutaj nam to natężenie spadnie. Rozładuje się, te wszystkie samochody szukają jakiejkolwiek drogi do jazdy, ponieważ tam główna taka jakby arteria została na razie zamknięta i tam zamknięcia na tych rogów nie ma. Także no, nie ma pobocza. Panie Wójcie, żadnego nie ma pobocza. Ale no, proszę, no, bardzo z kierownikiem obwodu. Ale nie ma nigdzie pobocza. Nie ma na Tygrodzie, na Konieczkach, nie ma... 140 samochodów w ciągu 8 godzin. Znaczy uważam, że przez Konieczki nie jeździ. Więcej jeździ. To samo. A teraz jak jest objazd, jak Pyszczyca zamknięta... Po węgiel, po wczoraj. Jak to też uczyliśmy, że nie przydaje się tego samochodu. Panie Wójcie, odnośnie jeszcze wyjazdu z osiedla, wyjazdu z centrum, tak? Chciałam pan raz przeznaczyć, że Luska, to jest z centrum, to jest ciężko wyjechać. Luska, że to jest. A z osiedla? A z osiedla? Też nie do prosimy. To wysadkę do autobusów, kiedy zaczną realizować wysadkę, tą zatoczkę do autobusów. No jedziemy, znaczy teraz podpisy. Bo wszystko się ładnie dzieje w naszej gminie, a to zostaje tak. I będę się tam jadywał, kiedy to będą realizować. Skoro już jest ten obiekt, to już jest jakby włączona na fazę projektowania. To się realizuje z projektem bardzo ciężko. Niezależna w ogóle. W powiecie też. Tak wicewojewoda zawsze nas tu pociesza, że tak, tak jest za nami, nie? No, tak, no, jak przyjdzie. Tak prywatnie się nie spotykamy, to tak. Pani nas popiera, a później jakby... Chciałbym jeszcze zapytać Państwa z panem Antonem, który tutaj płynie do Biura Rady, pismo wicewojewody Śląskiego dotyczące papierów. Zostały wydrukowane na wójta, ale jest i też sprawa dotycząca Rady, która przedstawi wydrukowanie uchwały przez Radę Gminy zaproszony papierów na tym mieszkaniu pracy. Żebyśmy taką uchwałę podjęli, no to najpierw musiałby nam tutaj wójt powiedzieć, czy możemy, czy zapewnimy im to mieszkanie. No, praca wiadomo sprawa na największy kłopot. To jest, tak. Bo trudno jest uzyskać od kogokolwiek zatrudnienie, że dobra, już nie wiadomo, no, jakie mają kwalifikacje, ani jakie umiejętności. Trudno jest powiedzieć, ale panie wójcie, proszę mieć to na... Ale mogę coś powiedzieć, bo byłem w województwie na spotkaniach na siedzę reformiastu. Okazuje się, że duże miasta już Grzowie i inne przyjęły te reformiastu. Okazuje się, że historia jest taka, że wymagania tych ludzi są bardzo wysokie. To nie tak jak Polak przykładowo skończy dobre studia, jedzie do Anglii, idzie na zmywak. Taki ze wschodu repatriant
jeśli on ma jakieś wykształcenie, to on życzy sobie pracy zgodne z jego wykształceniem i kwalifikacjami. Może przyjąć i tutaj wiem, że dosyć problem już to, że państwo daje jakieś grosz na to, żeby urządzić im jakiś dom, ale to jest jeszcze nie wszystko. No my po naszym ciężar, po naszej całej stronie jest opieka nad tymi ludźmi, tak żeby broń Boże niczegoś nie brakło, bo to nie jest tak, że po prostu zostawimy sami sobie, bo jakby na nas cały czas spoczywa. Wiem, że tam Krzepice chyba gmina się przykładała też do przyjęcia. Bo zawsze no, większej gminie jest łatwiej, czy miasto jest łatwiej. Tych mieszkań jest u nas, okazuje się, że nawet nie mamy tych mieszkań socjalnych, żeby swoim jakby tutaj szukającym domu zapewnić, bo no, te stare domy, które już są w takim stanie, że nie nadawają się do mieszkania, bo to nie ma co pokoferować. Tutaj czas kogoś przyjmować, chociażby nowe domy budować, żeby gdzieś działkę mógł kupić i jakoś go urządzić. Także reasumując, ta dotacja od państwa na pewno nie zrównoważy tych kosztów, jakie my byśmy musieli podnieść, a później jeszcze, no tak jak mówię, ten kłopot, żeby broń Boże im za słabej pracy nie dać, czy nie zapewnić im jakichś ich wymagań. Także no nie jest to taki łatwy temat. Przynajmniej dla tak małej gminy jak nasza, bo tak jak mówię, no duże miasto bardziej sobie radzi, jest inny budżet, no inaczej wyciski jest skonstruowane, a dla takiej naszej małej gminy to raczej no, małe szanse, żebyśmy mogli się zmierzyć z takim trudem. Rozumiem na granicy tych możliwości. Tak jak mam rozwiązane do przekazania zupełnie informacji, że nie wiemy, po prostu poszło w tej sytuacji na terenie, jak u nas występuje. Ja po prostu tylko sprawę zapomnę z pismem. No tutaj jeszcze no to urząd komunalny, rozwoju na wójta gminy. Mam pismo od pana Andrzeja Ramińskiego, mieszkańcy powstania Słuszowskich 40 lat. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Powstania Słuszowskich od Krzyżówki z ulicą Zieloną w kierunku Krzeszów. Nadmieniam, że w dniu 3 czerwca o godzinie 9:50 zgłoszony do ucieczki z drogi przez wyprzedzające się tiry. Jest to jeden z przypadków, jakie występują na niebezpiecznej drodze dla mieszkańców i dzieci uczęszczających do szkoły. No i co tutaj no, powiedzieć? Droga powiatowa. Droga powiatowa. Znowu droga powiatowa. Teraz tak, lepiej jak są, bo jednak tej wody w pewnych momentach jest bardzo dużo. Jeżeli mam wody, były większe na wodę, by jeszcze żywało. W tej chwili, że mamy rzekę poczyszczoną i rowy jako tako, no to już trzeba by je poprawić, to nie mieliśmy żadnych problemów tam, nasza cała ulica to wszystko wyszło. No ale wiem, no jakby nie było jeszcze. Prawda, pomóc mi, to się przerwało. To jest to, że ja pisałem ja pisałem tego budżetu dla rady powiatowej, no to wysłał pana wybór na wycenę. No to wy może powiedzieć, jaka była wycena, i jak chyba to 60 pan redaktor roku, nie ma kogo. 100 tysięcy czy 100 tysięcy napisał, a chcemy to, żeby zrobił to pan. No i do innej firmy zwrócimy się o wycenę, taką no, realną, sensowną. Tak, firma, która na przykład, no to, że cenę 50 tysięcy czy 40 tysięcy, to wydał za te pieniądze, a nie ktoś, tam jeszcze jakieś projekty by trzeba zrobić, na pewno wobec tego nie ma. No na pewno ktoś zrobi, ktoś podpisze, no to już sobie zagadał. Czy są jeszcze jakieś tutaj pytania na wójta? Państwa, dziękuję wszystkim za przybycie, za przyjęcie i poddanie tam przez informację realizacyjną. Dziękuję. Ja bym radnych poprosił o pozostanie.